witam w ósmym odcinku MMA Talk Show, a dzisiaj moim gościem będzie Artur Gwóźdź, szef grupy menedżerskiej Artnox Fight Sport. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Ciebie. Dla równowagi ostatnio była Dorota Jurkowska, którą przypytaliśmy, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy związane z menadżerką, ale nie tylko. A dzisiaj zmieniamy z estrogenu na testosteron. Testosteron, tak jest. I dzisiaj, Artur, bardzo mi miło Ciebie gościć. Dziękuję, tak naprawdę jak powstał ten MMA Talk Show, to już gdzieś z tyłu głowy układałem sobie tą listę i byłeś bardzo wysoko na tej liście. Niestety odległość powodowała, że no nie mogliśmy się spotkać szybciej, no ale zaproszenie było dawno temu, ale w końcu się udało. Tutaj w tym takim, nazwijmy to, drugim sezonie, tam była krótsza, dłuższa przerwa. Cieszę się bardzo, że jesteś. No i co? To, od czego chciałbym zacząć, tak naprawdę u większości moich gości nie było nigdy z tym problemu. Mniej więcej każdy wiedział, kto skąd się wziął w tych sportach walki. A u Ciebie na pewno gdzieś to padło, było to powiedziane, ale nie jesteś tak wyeksploatowaną osobą przed kamerami, żeby to gdzieś było dla wszystkich jasne, więc od tego chciałbym zacząć, jak Artur Gwóźdź zaraził się sportami walki, od których sportu się zaczęło, w jakim wieku i cała geneza tego. Cała geneza, no to moja przygoda ze sportem to jest bardzo, bardzo długa i tak naprawdę, że dzieciaka, ale to były to bardziej sporty zespołowe, bo grałem w reprezentacji Polski piłkę ręczną do 16 roku życia. Przeplatałem to z meczami w piłkę nożną, bo jako młody chłopak grałem tu i tu. Także tutaj akurat te sporty zespołowe były takie bardziej bieżące i tam się odnajdywałem. Ale gdzieś w momencie, jak Grunwald Poznań spadł do drugiej ligi, a myśmy byli juniorami, schodziliśmy, przechodziliśmy wiek, można powiedzieć, już seniora, no to nie było dla nas tak pieniążków i zacząłem chodzić tam na Marcelińską w Poznaniu do wojskowego klubu. No i tam była taka mata i tak człowiek, tam była siłownia, była mata, tak zaczął troszeczkę tego liznąć. Potem była... A który to był rok w ogóle? 95, 6, 5, 4 nawet chyba, bo czekaj, no już jestem starym dziadem, ale no to była szkoła podstawowa, bo ja do 15 roku życia grałem w tą piłkę ręczną, no to tak mogło być, no który mamy dzisiaj, 2020, no to łatwo policzyć, no 25 lat temu. Mhm. I potem gdzieś tam była siłownia, jak to wtedy były te modne czasy, no tak. Lata 90, pięknie zbudowani, duzi, łysi paceci w dresach. Także też takim byłem dresiarzem w cudzysłowie. Nie, no była ta przygoda, tam zacząłem trenować też judo w Olimpii Poznań i przeplatałem to też z boksem, bo wtedy stojąc na bramce, no człowiek tego liznął i próbował to gdzieś tam przełożyć sobie na to, żeby ten sport pomagał. No i co? No i tak to się zaczęło. Potem niestety miałem długą przerwę. Gdy wróciłem, no to zaraziłem się jeszcze bardziej grapplingiem brazylijskim jiu-jitsu. No i to się tak rozwinęło, że zacząłem startować, zacząłem się rozwijać w tym sporcie. Zacząłem trenować intensywnie, postawiłem bardziej na tą formę brazylijskiego jiu-jitsu w kimonach i bez, no z jakimiś sukcesami, bo zrobiłem mistrza Europy, odniosłem też kilka sukcesów, brązowy medal Puchar Polski, jeszcze kilka medali innego, zdobyłem pas nagi, także było troszeczkę tego wszystkiego, no i przyszła ta przygoda, że trenując w jednym z klubów wrocławskich, Bartosz Batra wtedy, a ja trenowałem, prowadziłem tam klub Invictus brazylijskie jiu-jitsu. Bartek Batra wtedy zaproponował, a oni przygotowali Tyberiusza, czy by nie pomógł w przygotowaniach do... wtedy było to chyba do Akopa Szostaka, dokładnie, do Akopa. I tak się to zaczęło. No i wtedy pomogłem mu tu bardziej pod MMA ten grappling zaadoptować. Przygotowywałem go bardziej, bo jak to pamiętacie, Tyberiusz był tylko stójkowiczem i ten parter był naprawdę kulał i tam trzeba go było mocno podszkolić, także tego na końcu stałem się nawet już jego sparring partnerem i większość czasu przerabialiśmy razem i no wyszło to na plus, no bo wtedy były te dwie wygrane z Akopem, z Czerwińskim przed czasem, aż do walki z Mariuszem Pudzianowskim, no gdzie niestety gdzieś tam zaważyła psychika i pewnie, nawet nie może psychika Tyberiusza, tylko czas i pewne rzeczy, które spowodowały, że no ta walka nie poszła po naszej myśli,
ale no wiesz, pewnie przytłoczenie tego stadionu narodowego, ten cały blich, no nie dźwignęliśmy pewnie tego wszyscy, no bo ja zawsze będę mówił, że wszyscy, bo nie tylko Tyberiusz wchodził do tej klatki, tylko my z nimi i tak naprawdę to też był nasz tam jakiś, nasza porażka. No i ta przygoda tak się rozwinęła, że nawet Tyberiusz wtedy wpadł ze mną taki tego, że słuchaj, fajnie ci to wychodzi, spróbuj zrobić coś innymi. Jedna, druga osoba, wtedy Michał Michalski jeszcze był jedną z tych pierwszych osób razem z Dominikiem, który też trenował wtedy u Batry. No to tak ruszyło i Arnox się zaczął kulać, rozwijać i potem wszystko macie tak jak dzisiaj, że już mamy ponad 50-60 zawodników, bo prawie 45 w MMA, reszta w kickboxingu. No i uważam, że robimy dobrą robotę. No do tego Arnoxu to jeszcze przejdziemy, bo to też będę miał trochę pytań, ale chciałbym wrócić, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś walkę, czy dowiedziałeś się, czym jest MMA w ogóle, mieszane sztuki walki. Który to był rok, kiedy dowiedziałeś się, że w ogóle coś takiego istnieje? Wiesz co, no to były lata 90, tak, no pierwsze VHS-y i Ultimate Fighting i dlatego moja taka tendencja, że szedłem w ten grappling, no bo Gracie, tak, czyli rodzina Gracie i Royce, który wtedy szalał w klatce. Zresztą ja zawsze miałem taką tendencję do Kena Shamrocka, to była taka moja postać, zresztą podejrzewam, bo trochę gabaryty i tak dalej. I to był ten taki, wtedy chyba nawet on występował, że to jest street fighting, tak? On chyba miał nawet w tego, jak to były gdzieś brazylijskie jiu-jitsu, każde były te definicje tych sportów i jak one się nazywają, no to wtedy właśnie te brazylijskie jiu-jitsu się tak zakochałem i wiesz, ta alternatywa, że ten mały człowieczek jest w stanie podać takiego wielkiego konia, no to robiło wrażenie. No i fajnie to wyglądało. Przede wszystkim to były chyba takie pierwsze, bo tam już wtedy dopiero to było kształtowane i dopiero te zasady tam się rozwijały, dopiero późniejsze Ultimate Fighter były zdecydowanie już takie uczłowieczone. Tam jeszcze były przecież soccer kicki, jakieś tego, wtedy jeszcze nie pamiętam, nie wiem, czy bez rękawic, czy byli tylko w owikach, już nie pamiętam dokładnie, ale to były te pierwsze pierwsze styczność z MMA i tego. Zresztą Poznań miał tą tendencję, że my zawsze tam szybko zaczynaliśmy wszyscy i tak naprawdę ten Poznań to jest taka kolebka. Zresztą Karol Matuszczak, jeden z pierwszych trenerów, który tak naprawdę od niego się to zaczęło w Polsce, bo to on w Poznaniu już zaczynał tą całą pracę i to Bagi i Mariusznikę do niego jeździli i to później się tak też tam rozwijało. Także no wiesz, no mamy dobrych zapaśników, mamy dobrych judoków, bardzo dobrych bokserów mieliśmy, no to tam zresztą Poznań zawsze słynął z tego, że mieli dobrych wojowników. Powiedz w takim razie, jak, bo wszyscy Cię kojarzą na dzień dzisiejszy z Wrocławiem, a dużo bardzo mówisz o Poznaniu, no to gdzie Ty się urodziłeś, gdzie się wychowałeś i jak do tego doszło, że teraz jesteś we Wrocławiu? Ja urodziłem się w Poznaniu, jestem poznaniakiem z Kilkosi, na takiej fajnej, pięknej dzielnicy na Łazarzu, czyli taka jak u Was Praga, jak we Wrocławiu, Śródmieście i inne rzeczy, to jest taka naprawdę jak Jeżyce od Spei Teledysków. Także miałem swoje mocne życie, bo to jednak to była taka dzielnica, gdzie trzeba było pokazać charakter. Ale przede wszystkim Poznań i w 2010 roku poznaję moją obecną żonę i zaczynam delikatnie jeździć do Wrocławia. Wrocławia są piękne kobiety. Tak jest. I zacząłem jeździć do Wrocławia i tak powolutku zacząłem ustawać, a że też tam, nie ukrywam, były problemy i trzeba było też zmienić otoczenie i uważam, że to wyszło mi na dobre i tylko dlatego jest ta zmiana. Zawsze wracam do Poznania, jestem w Poznaniu, bo mam biznes jeszcze w Poznaniu, także jestem na bieżąco w Poznaniu, cały czas mam kontakt ze wszystkimi z tych moich lat, wiesz, i z klubami, no bo mam też zawodników Czerwonego Smoka i to dużo, mam zawodników Anko z MMA tak samo, zresztą z Andrzejem się znam już kupę lat, bo najdłużej z tej branży, z tych wszystkich, których się znam. No i reszta chłopaków tutaj w Czerwone Smoko, no to takich mam przecież ich większość, także tutaj oni to nakręcają, czyli ta moja koligacja już zawsze będzie z tym miastem. A Wrocław, no to druga miłość w cudzysłowie, no bo żona, tak, żona, mój syn. Także teraz już to wszystko tak można powiedzieć ewoluowało, że jestem kojarzony tylko z Wrocławiem.
Zanim przejdziemy do tematu już zupełnie niesportowego, to chciałbym jeszcze zapytać o ten, bo mamy dziesięciolecie takie trochę, już teraz to już kolejny rok leci, 11, tego boomu na MMA, 10 lat ery Mariusza Pudzianowskiego, tak to trzeba nazwać. No w 2010-2011 roku bycie Pudzianofanem to nie było nic, czym się trzeba było chwalić, bo to znaczy, że jesteś osobą, która się na 10 roku, dwóch interesuje. Ale dzisiaj to już są no, to tak naprawdę ludzie, którzy się stali, no, nie do końca bym siebie nazwał, no, ale umówmy się, że do Mariusza, od Mariusza to zainteresowanie u mnie wzrosło, więc no, jakby biorąc pod uwagę to, że dzisiaj się udało dotworzyć szósty rok Mia in the Cage, to jestem dumny i już nie muszę się wstydzić tego, że jestem Mariusza jakby potomkiem, nazwijmy to w ten sposób. Doskonale pamiętam tamtą chwilę. Jak ty pamiętasz ten moment, jak usłyszałeś, że dojdzie do takiej walki jak Pudzianowski Najman? I jak zareagowałeś na to, że coś takiego dojdzie? No bo wszyscy pewnie byli sceptyczni, no ale dzięki temu, że doszło do tej walki, to dziś siedzimy tutaj tak naprawdę pewnie. No tak, przede wszystkim to chyba jest tak, jak powiedziałeś, to była ta era tego Pudziana. Wtedy tylko nieliczni znali Mameda i Michała Materle, Jurasa i wielu chłopaków, którzy wtedy się jeszcze bili po hotelach w Mariocie i tak dalej, i tak dalej. Za odżywki. Dokładnie, za odżywki, za jakieś tam rzeczy, które tak naprawdę dopiero kształtowały te MMA. Dopiero ten boom na Mariusza, który był już osobą rozpoznawalną z uwagi na TVN i Strongmana, przede wszystkim na telewizję, na tę publiczność, na to, że jest tak rozpoznawalny, przyciągnęło tych potencjalnych innych klientów, przede wszystkim kibiców i ludzi, którzy są tak bardzo zainteresowani tym MMA i taka te walki, która wtedy to była ta pierwsza chyba taka walka freakowa, jaką można było tego z Neymanem, spowodowały to, że zaczęli ludzie postrzegać ten sport troszeczkę inaczej, a dzisiaj też mamy naprawdę prawdziwy boom na to. Jestem z tego bardzo dumny, że też pomagam, kształtuję też to i staram się jakoś to wspierać i gdzieś to promować, no bo tak naprawdę no to dzięki niemu i dzięki jego potencjalnym kibicom, tak to się rozwinęło też. No. Mm-hmm. Jak myślisz, jak to będzie wyglądało za kolejne 10 lat? Wiesz co? Bo ja ci powiem, że boję się ja troszeczkę, też. Bo doszliśmy do momentu, w którym jest bardzo stabilnie i inni zaczynają rozwijać to, ale nie w te gałęzie, o których ja bym sobie życzył chyba. Wiesz co, no tak, UFC daje nam tą namiastkę tej światowości. KSW, mamy jedną z najlepszych federacji w Europie, która powoduje, że i spowodowała, że ten widz się zaczyna kształcić. No, ale przyszły inne federacje, które zaczynają bazować na MMA, ale robią co innego, tak? Czyli robią typowy ten fame, blicht i pokazywanie tego z jakiejś innej strony. Mam taką nadzieję, że po części może też wychowamy troszeczkę tych pokolenie tych ludzi, którzy idąc na tych, o niektórych oszołomów, będą później zainteresowani tym prawdziwym MMA i tym sportem i gloryfikowali, bo to by było fajne, jakby te gwiazdy i ci zawodnicy i sportowcy, którzy sam wiem, ile mu trzeba potu wylać, ile trzeba przepracować na macie, poświęcić swojego czasu, swojego życia prywatnego, a także też przede wszystkim siebie samego do tego wszystkiego, żeby stać się tym, kim oni dzisiaj są, żeby oni byli tak gloryfikowani, jak te niektóre inne postacie tam z tych federacji, bo tak naprawdę to by był wtedy taki, wiesz, zalążek tego sukcesu i tego. Teraz jak, wiesz, patrzy jakiś jeden z moich zawodników i dostaje za walkę jakieś tam marne pieniądze, a zobaczy, że tam dostaje ktoś, dostaje 40, 50, 80 tysięcy, 100, czyli takie pieniądze, które dostają gwiazdy niektórych federacji i to naprawdę ciężko wypracowane przez kupę czasu, no to się gdzieś im zaczyna odklejać, nie? I zaczynają myśleć inaczej, nie? Potem już idą w inne rzeczy, zaczyna być to gra taka werbalna bardziej, jeśli chodzi o widza, o kibica i wiesz, i wtedy życie ich już jest tylko w Instagramie i na Facebooku. Nie? No tak, no tutaj no ja się trochę martwię, ale wydaje mi się, że na końcu sport się obroni. Znaczy nigdy sport nie wymrze, to jest to. Tylko tak. to zobaczymy, czy będzie się, może się lepiej lub gorzej sprzedawać niż ta cała reszta, ale na końcu zawsze się obroni, no UFC nie padnie. No. Ja oczywiście nie jestem fanem, znaczy fanem, że mogę być nie być, to nie ode mnie zależy, ale sprzedaż UFC mnie trochę taki lekki niepokój, jak chińskie konsorcjum kupuje i widać w co idą, że to chodzi tylko na to, żeby jak na masę, jak najwięcej. Chodzi tylko o pieniądze, nie ma tam już bracia Fertitta jednak byli gdzieś tam
To był taki Steve Jobs trochę, to był taki Bill Gates, oni mieli pasję, a tutaj tu nie ma pasji, to jest tylko pieniądz. Przede wszystkim komercja, tak. Tak, i to mnie, to ma to, znaczy to, jakby im więcej pieniędzy, tym lepiej, ale może mi się znudzić, może mogą pójść w jakąś złą stronę i trochę się boję, że a jakby to od UFC, jakby ryba psuje się od głowy, licząc, że UFC jest tą głową, no to boję się, że to się może rozlać niżej. Na razie do nic do tego nie dochodzi, na razie jest ok. Ja oczywiście jestem fanem tego, aby wróciła elitarność. Za dużo jest tych gal w mojej opinii UFC, brakuje tego, tej elitarności. Po prostu biją się tam ludzie bardzo przypadkowi i w zasadzie dostać się do UFC to jest kwestia tylko, nie tylko, no, ale to jest kilku dobrych walk i dobrego menadżera. No i też jakiegoś okienka, jakiejś gali blisko. No. Przede wszystkim masz rację, ale ja ci powiem tak, czy dobrego menadżera, tam jest bardzo dużo też układu tak naprawdę, jeżeli jesteś, no zresztą jak wszędzie, nie? I kiedyś to trzeba było bardzo mocno zapracować na tą Ligę Świata, tak? I tutaj naprawdę trafiali tam nietuzinkowe zawodnicy i ci, którzy naprawdę zasłużyli, albo musieli ciężko wypracować swoją drogę, żeby tam się dostać. Dzisiaj to wygląda troszeczkę zupełnie inaczej, masz rację, ale nadal jest to problem w niektórych kategoriach wagowych i obydwoje, i ja to wiem po sobie, po moim zawodniku, Paweł Kowalik tak samo wie to, czyli kolejny menadżer i tak dalej, że jednak są takie kategorie wagowe, że nawet jak masz jakąś osobę, która tak naprawdę zawodnika, który już powinien być z racji tego, co ty powiedziałeś, to jednak nadal jest ciężko, bo takie są kategorie wagowe, że to są najwięcej zawodników w tych kategoriach wagowych na świecie. Są mniejsze kategorie, w których jest łatwiej dostać się do tego zawodnika, ale ja uważam, że my tak i tak jesteśmy tak gdzieś traktowani jako że z różnych, no proszę, mamy tą Brazylię, gdzie tam tych zawodników trafia mnóstwo do tego UFC, a nie zawsze się sprawdzają. Ta Europa, z uwagi teraz na te sukcesy Khabiba, też zaczęła być troszeczkę inaczej postrzegana, że jest to inna federacja, GCAA, też daje im te możliwości finansowe, które też im i tą narodowość, taką ten nacjonalizm, który powoduje, że oni też zostają tam w tej federacji, nie wcale nie muszą iść tam tego, bo godnie zarabiają. Ale że bicie z najlepszymi trzeba się bić w UFC i każdy prawdziwy sportowiec zawsze będzie do tego dążył, żeby tam być, tak? Tylko nie zawsze ten nut szczęścia spowoduje, albo tak jak powiedziałeś, dobry menadżer, czy dobre kontakty i lokalizacja, bo to jak zauważyłeś, no zresztą to każda federacja, nawet polskie federacje, jeżeli robią w lokalnych miast, w danych miastach, to powoduje to, że biorą zawodników z tych okolicznych, żeby przyciągnąć potencjalnego widza i tych swoich kibiców, bo łatwiej jest, żeby ci ludzie przyszli 1000 metrów do hali, niż ludzie jechali przez 1000 kilometrów za swoim kibicem, tylko jadą najwierniejsi. I dlatego to jest taki temat, który, jakby to powiedzieć, on będzie zawsze drażnił, no bo nigdy to nie jest sprawiedliwe. No nic nie jest sprawiedliwe na tym świecie, no bo taka jest prawda. To sprawiedliwości możemy szukać gdzie indziej, ale tutaj tego nie ma i my będziemy zawsze też chcielibyśmy tych naszych Polaków jak najwięcej w tej federacji. Oni się muszą bronić, no, dlatego dzisiaj stylizacja na Janka Błachowicza, z uwagi na to, że no, mieliśmy ten dzisiaj no świetny, tak. Świetną noc, zresztą też obydwoje z Martynką spędziliście tą noc i wiecie doskonale, że to była męcząca noc, ale szczęśliwa dla polskiego tego. I może takie sukcesy spowodują, że oni też będą patrzeć zupełnie też inaczej i będą bardziej brać w tą kierunku, no bo jednak mamy tych zawodników, którzy na pewno daliby sobie radę. No mamy Asię, ale to, że mamy Asię, niestety nie powoduje, że no to UFC zrobiło dłuższą przerwę od tego Gdańska i ta nie ma, zaburzyła się częstotliwość co 2 lata, została zaburzona, powinien być to wypad 2019, no i z moich informacji wynika, że w tym roku też nie będzie UFC w Polsce, co gorsza, redukcja z 6 do 4 gal w Europie tylko ma nastąpić. Taką mam też informację. I bardzo duże przestrzały. Najbliższa gala z tego, co nam wiadomo, to chyba dopiero lipiec. Lipiec, Dublin. Nie? I no po sierpień mamy tam Dublin, później tak, potem coś tam gdzieś jeszcze na jesieni. To nie jest dobrze. I z tego, co mi wiadomo, nawet Rosji nie ma w planach, a jak Rosji nie ma w planach, no to już jest zupełnie bardzo źle, no bo to dziwne aż. No właśnie to jest dziwne, bo ta Rosja powinna być, zresztą wiesz, oni pewnie próbowali zrobić walkę i mają rosyjskie gwiazdy, które mogłyby przyciągnąć kupę kibiców. Zresztą Rosja jest takim rynkiem, że tam też by, podejrzewam, się na biegu sprzedało, tak jak wszystko jak Czesi, nie? Ja byłem przekonany, że oni zrobią tą galę w Czechach. No właśnie. I też liczyłem na to, że tam się uda gdzieś tego Paulucha wbić i że się któryś z zawodników Arnoxa będzie tam bił, bo była taka możliwość. Dziwne, no bo jeżeli robisz gale i te gale sprzedają się na pniu i na to jest popyt, a nie, wcale nie angażujesz w to jakichś kolejnych nowych zawodników, którzy ci będą tego, tylko jak zaangażowałeś tych zawodników, to że ci zawodnicy robią robotę i mamy tu przykład i Czech, i Polski, jak to było zrobione, że jednak ci zawodnicy gdzieś tam się odnaleźli, no to szkoda tego czasu, bo tak naprawdę jak
nie są głupi ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za marketing i za całe matchmaking UFC i wiedzą doskonale, że tutaj ta Europa, bo zobacz co się dzieje też za naszą czeską granicą, właśnie Czesi, Słowacy, Oktagon, inne federacje, powoduje to, że ten rynek jest naprawdę chłonny tego MMA, a przede wszystkim ma zawodników, którzy mogliby przyciągnąć kolejnego kibica. Zresztą wszyscy oglądają tak i tak to UFC, ale ja uważam, że duży błąd, że nie ma tego w Europie. No tak, to prawda, to prawda. Znaczy ja rozumiem, że dwie gale były w Rosji w zeszłym roku, no ale obcinanie do zera to też jest zaskakujące. No, wiem, że oni cały czas mają taką ambicję, żeby to Francję otworzyć, żeby być pierwszą organizacją, która zrobi tam dużą galę i gdzieś to się ma zmieniać, pod jakimś związkiem bokserskim ma być MMA, tam coś już jest, coś, jest się, coś się robi na plus i to właśnie coś koniec roku prawdopodobnie gdzieś tam będą chcieli być może celować na ta Polska jest omijana. Ja się w sumie nie dziwię, bo te bilety u nas to na końcu, w ostatnich dniach to były rozdawane jak ulotki, a nie było. Kraków to już w ogóle było tak cienko, a na ten Gdańsk lepiej poszedł, ale to nadal tam nawet brakowało, nie mają jak konkurować z KSW, ale Czechy mnie dziwią na maksa, ponieważ tam tak, bez main eventu z jedną Czeszką dalej nie ogłoszono, i tak nie ogłoszono w dwa dni, czy w półtora dnia tak, poszły bilety. Więc to złoty biznes w sumie, to jakby dla UFC wystarczy ogłosić galę, a potem po sprzedaży biletów zrobi sobie fightcard, jaki mi się tylko podoba. I to masz rację, bo przede wszystkim te Czechy pokazały, że tamten rynek jest tak chłonny i tak dalej, dlatego wiesz, ja też rozmawiam i apeluję, raczej może złe słowo apeluję, ale rozmawiam i widzę, że Martin i Maciek idą w tym kierunku i pewnie będzie gala w Czechach, no bo to jest potencjalny rynek, który przyciągnie. Zresztą mamy walkę Patryka z Michałem, polskiej legendy, z czeską legendą, no to jak najbardziej ta koniunktura może się zwiększać i jeśli UFC tego nie wykorzysta, to mądrze wykorzysta to KSW. No to liczę szczerze, bo ja wiem, że KSW zainwestował mnóstwo czasu, pieniędzy też i promocji w Wyspy, ale ja nie widzę tam potencjału dla KSW, ponieważ tam jest za duża konkurencja wśród innych organizacji i też innych sportów. W Czechach pewnie jest hokej, potem długo nic i dopiero to te sporty walki. Więc ja bym szedł zdecydowanie w tą stronę, szczególnie, że i koszty produkcji są podobne i wszystko bliżej, łatwiej, tak mi się wydaje. No tak jak Zagrzeb też pokazał fajny kierunek. Dokładnie, dokładnie. 12 tysięcy, 300 czy 500 biletów tylko z Polski, no to w Anglii 80% to jest Polonia. To jest ta sama Polonia i tam dochodzi trochę, ale ciężko. Zresztą ten Londyn pokazał troszeczkę, że można ten rynek robić tylko zupełnie innymi, można powiedzieć, szachami, czy tam innymi argumentami i przede wszystkim licząc na tą Polonię, to trzeba robić też w innych terminach, bo ten termin był pewnie chybiony i dlatego to wyszło, ale tak jak powiedziałeś, Chorwacja pokazała, że ten rynek bałkański, zaciąg bałkański był świetnym ruchem. No i widzimy też po zaciągu tutaj ze strony czesko-słowackiej, że to też przyniesie efekt i ci ludzie, wiesz, ja współpracuję z zawodnikami stamtąd, tak? Zresztą mam tam mojego lokalną prawą rękę, która mi ogarnia tych zawodników i tak i dbamy o to wszystko. I tam dużo zawodników, i to jest bardzo ciekawe, wiadomo, że UFC, ale dla nich jest tą taką tego KSW. Oni chcą być w tym KSW. Jak rozmawiam z wieloma, to właśnie ja nie mam dużo tego, weź załatw UFC, tylko czy ty możesz, żebyśmy dostali się do KSW, nie? Mm. Czyli to też pokazuje, jak bardzo można wykorzystać tę scenę. Tak, no to tutaj jest złożony temat, bo też dochodzi, KSW w Polsce daje możliwość życia po życiu. Czyli mam na myśli to, że bycie mistrzem KSW po zakończeniu kariery w KSW daje dużo większe możliwości zarobku, niż bycie mistrzem w każdej innej polskiej organizacji, a i też w większości organizacji pewnie. No tutaj Asia jest jakimś wyjątkiem, który potwierdza regułę, no bo ona się idealnie w tym odnalazła. No ale jakby kampanii, nie wiem, no Janek nie jest twarzą Samsunga, Krzysiek Jotko nie jest twarzą Oshi, ani Michał Oleksiejczuk nie jest ambasadorem Reeboka, no a tym wszystkim jest Asia w jednej osobie. Więc wydaje mi się, że no gdzieś ona się w tym odnalazła, no też sukces olbrzymi za tym poszedł, no bo mówi się, to jest lata dominacji, no ale to już... No to chyba właśnie to zaważyło, że przede wszystkim tego, a też troszeczkę tej kontrowersyjności, bo Asia była tak odbierana jako taki McGregor spódnicy, nie? I wiesz, sadziła się na te zawodniczki, wiesz, jakaś presja tutaj, zachowania i tak dalej. I to przyniosło ten efekt, że ludzie do tego ten sukces i tyle obron mistrzowskiego pasa spowodowały, że potencjalni reklamodawcy przyszli z otwartymi rękoma i chcieli ją jak najbardziej. No właśnie, wiesz co, ja tak zauważyłem, że chyba więcej zawodników KSW
tutaj lokalnych jest w stanie pozyskać potencjalnych lepszych sponsorów niż te nasze gwiazdy, o których mówisz, Janek, czy chłopacy, którzy walczą, Krzysiek Jotko, czy Michał Aleksiejczuk, jeśli chodzi o UFC, nie? Co z tego, że są najlepsze lidze świata, nie? I to jest takie troszeczkę złudne, nie? Tak to jest. No tak, wydaje mi się, że to gdzieś tam zawodnicy UFC, no to z wyłączeniem Masi pewnie. No miejmy nadzieję, że też Janka niedługo, ale to też dalej jest poziom rozpoznawalności. No, ja już takiej konkretnej, nie chciałbym też tej konkretnej osoby wymieniać, no ale byliśmy na targach FIWE, na stoisku swojego sponsora, nie pamiętam nazwy, z odżywkami, stał Michał Aleksiejczuk. No co jakiś czas jakaś osoba zakręciła, że rozpoznała Michała, a to było po tych kilku, trzech zwycięstwach chyba, tak? To było przed walką z OSP, a już po ogłoszeniu walki z OSP. Natomiast no, obok była ścianka, gdzie stała dwójka no, gwiazd fitness, nazwijmy to szeroko pojętych, ale z polskiego podwórka generalnie, no, bez sukcesów żadnych większych. I tam była kolejka no, kilkudziesięciometrowa. No. No i to pokazuje to, że to jednak te sporty walki nadal są taką niszową, niszowym w cudzysłowie odbiorem. I dlatego no, to jest taki chyba efekt. No, Michał też nie jest jakoś mocno też w tych mediach, tak? I to jest. No i właśnie tutaj ten menadżer i wchodzę ja i chciałbym takiego zawodnika bardziej podkręcić, tak? Czasami są zawodnicy, którzy są doskonali do tego i mam takiego jednych, dwóch. Samograja. Samograja. I to nie trzeba robić, on nawet zresztą podkręcał tą sytuację. I taki zawodnik da ten dodatek, który można później zbudować i przede wszystkim przyciągnąć sponsorów, też go pokazać bardziej. A też są tacy chłopacy, którzy nie są w stanie, od nich tego nie wymagasz, jak zrobi dwa posty, to jest max. I to jeszcze gdzieś tam na tym, no bo ma taki styl bycia, albo po prostu taki jest i też trzeba znaleźć na niego sposób. Zazwyczaj ci zawodnicy, o których teraz powiedziałem, bronią się wynikami sportowymi. Jeżeli takiego zawodnika nie ma wyników sportowych, to jest po nim. Wtedy już dochodzi tam ta sytuacja, bo tak dzisiaj ten świat jest zbudowany, że jak go nie ma, jak to jest tego, jak nie ma go w, nie masz Instagrama, to nie istniejesz, no tak, czy tego, tak naprawdę jest. I faktycznie, no wiesz, ja też mam firmę, która robi, pracuje przy Facebooku moim i tak dalej, ja tym Instagramem gdzieś tam też sam operuję, no bo jestem bliżej, jestem na galach, mogę częściej zrobić relacje, a jestem naprawdę na każdej gali takiej, gdzie się biją moi zawodnicy, no to też widzę, że jak są te zasięgi i tak dalej, no to przyciąga, tak, coraz więcej ludzi się interesuje, coraz więcej jest rozpoznawalności, wywiady, no i wy robicie też dobrą robotę, no bo jeżeli nie byłoby tych mediów branżowych i nie byłoby tych wywiadów, byście nie pokazywali tego wszystkiego tej innej strony, albo też od tej strony sportowej, no to by nie było tego wszędzie. Nas, zawodników, nie byłoby tego, by się broniły wyniki sportowe, ale o tych ludziach by była bardzo mała liczba osób, by to o tym wiedziała, nie? Pewnie tak. No niestety media te mainstreamowe, nie lubię o nich rozmawiać, ponieważ nie są życzliwe, że ja ich nie szanuję, natomiast po prostu jakby wiedza nasza w porównaniu z ich jest zazwyczaj diametralnie różna, a to my żyjemy z pasji, a oni są na etatach i biorą pieniądze za robotę, która jest nieadekwatna do tej, którą wykonują. Ja po prostu nie mam jakby, no nie raz, nie dwa, taka sytuacja, jak zawodnik stał na ściance i redaktor, jakkolwiek, dziennikarz, cokolwiek, staje i zapyta, zanim zadaje zaczynać pytania, to prosi o imię i nazwisko. Romana Szymańskiego, Roberta Radomskiego, też stare gale. No dla mnie to jest nie do pomyślenia. No ja znam rekord tego zawodnika, on nie zna jego nazwiska i to jest to. No ja nie wiem, to każdy gracz ma, natomiast no jakby... Wiesz, to jest przede wszystkim jedna rzecz, dlatego ty się bronicie i tym jest indicate, że to wy piszecie najwięcej UFC, czyli o tym trzeba się znać, tak? Polskie podwórko można jeszcze ogarnąć na swój sposób, ale już zagraniczne, już ta cała praca, te newsy, tą pracę, którą z pasji, no to powoduje to, że branża skłania się ku was i chce tego wszystkiego, chce tych rozmów, chce po prostu tego, a przede wszystkim dowiaduje się bardziej od was o tych, wiesz, wielkich wydarzeniach. I to jest fajne, nie? No to sobie to tylko wam, wiesz, szacunek, a każda inna będzie pewnie dążyła do tego, albo będzie szła w inną stronę. Już widzimy, że fejmy MMA, jakieś inne rzeczy są bardziej postrzegane na tych portalach niż MMA, a zaczynało się wszystko od MMA. Jeden temat, pierwszy myślnik z 20, jednak na szybko licząc, przerobiliśmy, a to jeszcze tych tematów jest dużo. Nie ukrywam, że przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem wywiad z Andrzejem Kosterą i Andrzej Kostera dotknął tematu, ale nie dokręcił śruby. Ja bym tą śrubę dokręcić chciał troszeczkę.
ze względu też na to, że tam gdzieś... Śruby czy gwoździa chciałbyś? Gwoździa to dobić, to raczej dobić. Lepiej nie, może lepiej nie. Chodzi oczywiście o temat tak zwanej ciemnej strony, czy tak zwanej ciemnej strefy. Gdzieś tam kiedyś u nas w komentarzach pojawiały się takie wpisy a propos tego, że no już tam hipokryzji z freakami to nieważne, ale że nie chcemy rozmawiać z youtuberami, a promujemy gangsterów. No więc ja bym chciał się dowiedzieć, jakim to gangsterem jest Artur Gwóźdź. Ja wiem, że to wszystko jest za tobą, ale powiedziałeś o tej dłuższej przerwie. No więc chciałbym się dowiedzieć, jak do tego doszło, że doszło w ogóle do tej dłuższej przerwy i parę lat spędziłeś poza wolnością, nazwijmy to w no ten tak, sposób. Tak, tak było. Były to lata 90., przełom lat 90. a 2001 roku. Ale rozumiem, że film Jak zostałem gangsterem, historia prawie nie jest o tobie. Zapytajcie Maćka. Zapytajcie Maćka, to będzie chyba najlepsza odpowiedź. Przede wszystkim, no co, no wiesz, młody chłopak, dyskoteki, bramki, inne życie. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to nikomu nie jest do tego. Trafiłem do aresztu. Areszt był wydobywczy, prawie 3 lata. Potem jest niestety został, był, dostałem wyrok. Spędziłem swoje, odsiedziałem. Wyszedłem na warunkowe zwolnienie. No i wróciłem do sportu. Potem był znowu epizod po 2 latach. Tak naprawdę od 2013 roku, bo minęło 10 lat, bo ostatnim, i tutaj może tu właśnie, bo pewnie o to w nim wszystkim chodzi, ostatni mój wyrok, który był wyrokiem prawomocnym, bo tak to trzeba nazwać, był w 2003 roku. W 2013 roku minęło 10 lat, jestem osobą niekaraną. Dzisiaj mamy 2020. Mam sprawę, która mi się toczy prawie od 10 lat, na podstawie zeznań, tak jak zresztą chłopacy też tutaj, których znacie, mieli i mają, zeznanie jednego pana, który opowiada niestworzone historie, które są nie poparte żadnymi dowodami, tylko i wyłącznie jego zeznaniami. No modne ostatnio. Bardzo modne. Zresztą my to doskonale wiemy, także obydwoje, wszyscy to, raczej obydwoje, wszyscy tam przeżywamy taką sytuację, każdy z chłopaków tu gdzieś, niektórzy chłopacy liznęli tą, tą sytuację i wiemy, że to jest ciężkie tego, bo przede wszystkim ciężko się bronić. Z drugiej strony, jak już masz jakąś przeszłość i jako za młodego chłopaka byłem w więzieniu i gdzieś tam już sobie zapisałem tą kartkę historii, no to wiesz, łatwiej jest komuś przykleić tą etykietkę i tak dalej. No wiesz, no za pierwszym razem, no bo to też taka, tam wiem, że podrzucają te wszystkie opinie i tak dalej, że jednak dlaczego nie siedzi, dlaczego tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie siedzę tylko dlatego, że sprawa zaczęła się w 2008 zatrzymali, w 2010 po 2 latach wypuścili, w 2009 rozpoczęła się rozprawa, trwała prawie długi czas. Zostałem skazany w pierwszej instancji wyrokiem, którym się nie zgadzaliśmy. Ten wyrok sąd apelacyjny zmiażdżył w 100%, dał wiarę obronie, czyli nam. I od tego czasu ta sprawa jest w toku i do dnia dzisiejszego się nie może skończyć, bo chyba sami nie wiedzą, co z tą sprawą zrobić, no bo jak sami doskonale wiecie, jeżeli przychodzi jeden pan i opowiada niestworzone historie, które nie są w żaden sposób udokumentowane, poparte, albo jakichkolwiek innych świadków, którzy mogą potwierdzić fakty zdarzeń i jakichś tam różnych innych rzeczy, no to ciężko dać temu komuś wiarę, no a niektóre sądy to robiły, aż w końcu gdzieś mądry ktoś, do kogoś mądrego to trafiło, nie bał się podjąć takiej, a nie innej decyzji, no i na dzień dzisiejszy ta sprawa cały czas trwa. Jaki będzie efekt tego, no to nie wiem, pewnie się dowiecie, bo jak mnie zabraknie, to znaczy, że musiałem iść i gdzieś tam to swoje, co tam mamy jeszcze pewnie do odsiedzenia, a jak będę cały czas, to znaczy, że to poszło to w moją stronę, czyli to, co chcieliśmy. No na pewno, wiesz, ja mam tam 2 lata aresztu, to ciężko będzie, wiesz, jakoś, nie wiem, schować to pod dywan, nie? No pewnie coś z tego będzie, w mniejszy czy większy sposób, no ale mamy też bardzo dobre argumenty. Moi prawnicy i ja też walcząc o to wszystko, dlatego ten sąd apelacyjny tak fajnie do tego podszedł i dał nam wiarę w to, co myśmy podważali. No i mam nadzieję, że się obronimy to przed sądem, który, w której w tej sprawie się toczy. Także tak naprawdę jestem osobą niekaraną, gangsterem. Dla niektórych jestem gangsterem w Poznaniu z dawnych lat i tak dalej, czy oni tak sądzą i tak dalej, ja mówię, że nie. Było takie życie, taki był świat w danym momencie. Przeżyłem to wszystko, wiem, jak to wygląda.
Nie odżegam się nigdy od tej strony, no bo nie mogę się od tego odżegać. Z drugiej strony byłbym hipokrytą, jeśli bym powiedział, że tamte życie jakoś nie tego, bo też w tym życiu mocno trwałem i do dnia dzisiejszego jeszcze gdzieś delikatnie te strony się przecinają, no bo nie da się do tego wyrzucić i wejść z tymi. Cieszę się z tego, co teraz jest i że można inaczej. Mhm. W takim razie powiedz, najkrócej zapytam, czy żałujesz, czy zmieniłbyś to, co się, nie to, to że wylądowałeś w areszcie czy w więzieniu, tylko to życie, które spowodowało, że tam wylądowałeś. Wiesz co, to ciężkie do tego, bo to wiesz, ma wiele podwalin, nie? No bo wiesz, ja się wychowywałem bez rodziców tak naprawdę i wiesz, wychowali mnie dziadkowie, potem trafiłem do tego, mi zmarła babcia i wychowywałem się na takiej, a nie innej dzielnicy. Może jakbym wtedy były te warunki, które dzisiaj ja dostarczam moim chłopakom i którym ja powoduję, że pomagam niektórym dzieciakom albo stawiam ich na to, albo startują gdzieś w zawodach i mają możliwość trenowania za darmo albo możliwość sprzętów i jakichś innych rzeczy, żeby pomóc im w tym sukcesie, a mają jakiś talent, to może bym tam nie trafił, nie? No bo tak jest prawda, nie? Człowiek szuka sobie zrobić lepiej i dobrze, za przeproszeniem, że chce po prostu poprawić swój byt i w mniejszy czy większy sposób i czasami popełnia błędy. A w którym momencie się zorientowałeś, że zbłądziłeś, najprościej mówiąc? Kiedy tego cały czas błądzę. Każdy z nas błądzi. Wiesz, czy zbłądziłem, czy z tego, ja nie będę mówił, że ja czegoś żałuję, bo to nie wolno tak, że czegoś żałuję. Ja swoje spłaciłem i spłacam nadal i będę cierpiał do końca życia. Ja i pewnie moi bliscy tak samo, no bo przy jakiejś najbliższej mojej pomyłce, albo przy jakiejś najbliższej jakiejś problemie, który może wyniknąć, z uwagi nawet na bzdury, mamy wiedzieć, że już dzisiaj się różne rzeczy dzieją i no to mogę być napiętnowany znowu do końca życia i to, co teraz zbudowałem i to, co teraz robię, może być wszystko legnie w gruzach, tak? Także wiesz, no liczę się z tym, a stając przed kamerami, rozmawiając z wami i będąc w świecie MMA, gdzie jesteście, wiesz, wy i rozmawiam o takich rzeczach, no to też nie będę, wiesz, gołosłowny, bo byłem tam, tak? To nie mogę powiedzieć, że nie byłem. Byłem, robiłem rzeczy, które dla innych są nie do przyjęcia i tak dalej, no ale no, ja już za to zapłaciłem, spędziłem w tamtym miejscu dość długi czas. Teraz próbuję w jakiś sposób może czy odkupić, może po części tak, może przede wszystkim dać dużo dobrego, żeby niektórzy mogli mieć inną szansę jak ja miałem, tak? I się z tym staram i to dla mnie tego, na przykład miałem ostatnio takie zdarzenie, przyjechał do mnie chłopak, który zaczynał u mnie przygodę z brazylijskim jiu-jitsu we Wrocławiu, oni przychodzili do mnie w ramach terapii, bo byli w poprawczakach i tak dalej. Przyjeżdża do mnie młody chłopak, wtedy był młodym chłopakiem, jeszcze tam z problemami z narkotykami i tak dalej. Dzisiaj przyjeżdża facet, tak naprawdę postawny, już jakoś tego, trenujący brazylijskie jiu-jitsu, robiący wyniki, już purpurowy pas. I dziękuję mi za to, że pracuję teraz w normalnej firmie, w hotelu wtedy pracuję. Radzi sobie, trenuje, jeszcze w Łodzi trenuje. U moich znajomych, czyli tutaj u chłopaków z Zenitu. To jest, wiesz, takie tego. I to pokazuje mi, że zrobiłem dobrą drogę. Tamte było życie nadane. Dla mnie wydawało mi się, że jest ok. Teraz, wiesz, było popełnionych dużo błędów. Teraz próbuję to prostować, a przede wszystkim chcę jakoś tam pomóc innym, żeby nie zrobili tego, co ja zrobiłem kiedyś. To jest bardziej chyba taka wykładnia tego, co ty myślisz. No tak, znasz to życie i pamiętasz tamto życie, to najprościej rzecz ujmując się opłacało. Prowadzić takie życie jak wtedy i potem... Wiesz co, czy się opłacało? No nigdy się coś nie opłaca, jeżeli ktoś ci zabiera wolność. No bez przesady, no. No wiesz, no nie ma takiej ceny. Ja naprawdę to przeżyłem, to nie ma takiej ceny. To jest zdrowie i wolność, to są dwie najważniejsze rzeczy, to nie pieniądze. Jeżeli tak naprawdę jesteś, nie wiesz kiedy, tak naprawdę, wiesz, patrzysz przez te kraty, wychodzisz na ten spacerownik, codziennie robisz tak naprawdę to samo i tak naprawdę ten świat ci ucieka między palcami i twoje życie kręci się wokół jakiegoś starego, jakiegoś normalnego, takiego samego harmonogramu dnia, to musisz uciekać coś innego. Ja uciekałem w jakieś treningi, uciekałem w książki, uciekałem w jakieś inne rzeczy. Po to tylko, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje tam i jak ten świat ucieka. No i tak naprawdę nasze dni tam wyglądają tak samo,
a to życie tutaj się toczy i nagle wychodzisz i po dzieciach najbardziej widać, że co ci uciekło, a przede wszystkim tobie to ucieka, no bo tak naprawdę nikt tego nie wróci. No ja mi zabrali najlepsze lata życia, bo tak naprawdę poszedłem jako 22-letni chłopak siedzieć, a wyszedłem jako prawie 30-latek. 22, nie mniej, no tam był tego, ale po 30. Potem był jakiś tego i gdzieś tak pierwsza sytuacja spowodowała to, że potem było drugi raz aresztu, no bo już byłem jakoś naznaczony, nadal byłem w tym świecie, gdzieś tam się obracałem. No to wiesz, no łatwo przykleić później tą otoczkę, ciężko się z niej oderwać. Także no wiesz, doskonale wiemy, no bo znacie, śledzicie też pewne przypadki, że jak komuś już lecą jakąś etykietkę przykleją, no to potem ciężko z niej się oderwać. No i tak było w tym przypadku, nie? No, no tak, taki był ten świat w tamtym momencie. Łatwo się kończy z tamtym światem? Nie. No to ten świat nie chce skończyć z tobą, czy tobie było ciężej? Czasami tak. Czasami dalej ten świat wciąga. Czasami są takie sytuacje, że nawet nie chcesz podejmować jakiejś decyzji, a gdzieś to cię tam gdzieś jeszcze próbuje wciągnąć i czasami tymi swoimi pazurami chce zabrać z powrotem i może przynieść jeszcze większe kłopoty, nie? No i tutaj jest, teraz trzeba się będzie pogodzić ze swoim ego i dumą czasami, a patrzeć na to inaczej. No to wiesz, no to jest ciężki kawałek chleba w każdej sytuacji. To jest ciężki kawałek chleba po tamtej stronie, robiąc to. Też przede wszystkim jest jedna bardzo ważna zasada. Jak coś robisz, rób to dobrze, tak? Obojętnie, co byś to nie robił. Tak to trzeba robić, a że po prostu potem, no niestety i wiesz, każdy pewnie żałuje, każdy gdzieś tam pewnie chciałby coś w swoim życiu zmienić albo zrobić to inaczej. No i tak jest też w moim przypadku. Punkt zwrotny, kiedy nastąpił? Kiedy wiedziałeś, że to już jest wszystko za tobą i rozpoczynasz, nazwijmy to tak, to nowy rozdział. Wiesz co, punkt zwrotny tak naprawdę nadal trwa, także wiesz, no taką naprawdę moim punktem zwrotnym i uważam, że moim sukcesem było to, że wyjechałem z Poznania, bo tam był mój świat, tamten, tak? Ten świat jest wszędzie, w każdym miejscu, bo znamy się wszyscy gdzieś tam po części, czy ten gdzieś ten światek był taki, że się wszyscy gdzieś tam znali w dawnych latach, ale wyjeżdżając z Poznania, poznając swoją żonę i mieszkając, zacząłem mieszkać w Poznaniu, też uciekłem do brazylijskiego, uciekłem do sportu, uciekłem też od pewnych demonów, które gdzieś tam prześladowały, też po części ludzi, którzy gdzieś tam mogli mieć na mnie zły wpływ. No i to spowodowało, że gdzieś pojawiła się szansa. Potem przygoda, po części zakochanie się bardziej w MMA i bardziej w tą całą sytuację i też możliwości, i też to, że w jakiś sposób jestem postacią i osobą, która sobie da radę przyciągnąć potencjalnych ludzi i sponsorów i jakichś ludzi, którzy są w stanie pomóc z tym moim zawodnikom, spowodowały to, że zacząłem bardziej w to wchodzić i jeszcze bardziej, no i rozwijać tą firmę. Zresztą firma, wiesz, jest od mojego imienia i od imienia mojego syna Arnox, czyli Lennox. I tutaj największym przełomem były narodziny mojego syna. I to jest chyba coś, co dało mi takiego kopa, a zarazem jak coś chcę zrobić w cudzysłowie dziwnego, no, nie złego, żeby nie było, że złego, coś dziwnego, no to zawsze jest ten syn, który będzie mnie tonował, moja żona i moja rodzina, żeby po prostu nie popełnić znowu tego błędu, no bo wiesz, ja wiem, co tam jest po tej drugiej stronie muru. A po tej drugiej stronie muru też nie byłem aniołkiem, bo nie, też wywijałem i wiem doskonale, z czym się to wiąże, jakie to są konsekwencje pewnych rzeczy, ale też mam swoje zasady. Nigdy nikomu nie zrobiłem tego, co jest tam w tym świecie, takie, że jesteś przekreślony i tak dalej, wręcz nawet odwrotnie. No i to czasami później wiąże się z różnymi konsekwencjami, tak, w życiu. Czy treningi z trudną młodzieżą to jest bardziej chęć pomocy czy wewnętrznej terapii? Wiesz co, to i to. Chęć pomocy zawsze będzie, no bo jeżeli, tak jak teraz opowiedziałem Ci o tym przypadku, no to wiesz, no to buduje, tak? A dwa, że po części może też była taka na początku, to gdzieś jakiś w głowie tam się zrodził jakiś to odkupienie, jakiś tam pomoc i tak dalej, a potem to się tak przerodziło w to, że naprawdę chcesz tym dzieciakom pomóc i chcesz ich wyciągnąć i tak dalej, a jak jeszcze oni widzisz, że jeden wychodzi z narkotyków,
drugi sobie tam daje radę, jeden wysyła zdjęcia, że gdzieś startuje na zawodach, inny, że założył rodzinę, to zaczynasz docierać to, że zresztą są piękne słowa papieża, uratujesz jedno dziecko, uratujesz cały świat, no i to się udaje. I mi się wydaje, że to dało też takiego kopa moralnego mojej osobie i spowodowało to, że jest szansa, iż każdy może dostać tą szansę, ale przede wszystkim też no, po części no, robię coś normalnego, legalnego, no bo taka prawda, no tak. I sprawia mi to frajdę. Cieszę się tym i nakręca mnie to i też może za jakiś czas przyniesie pieniądze. Hmm. Powiedz, tu mam takie bardziej opinie, chciałbym się ciebie zapytać. Trochę pod wpływem twojego ostatniego dzieła Macieja, trochę dlatego, że już zaczyna mnie męczyć troszeczkę, znaczy dziwić, męczyć, nie, w sumie męczy to nie, bo to mnie nie obchodzi, ale tak zwana instytucja świadka koronnego została przeistoczona jakiś czas temu w tak zwaną, powstała taka instytucja jak mała 60, czyli mały świadek koronny. No takiego mam sprawę. Tak, czyli to jest generalnie w skrócie, no ja wiem, ja się nie znam na tym bełkocie prawniczym, ale z informacji, które docierają przy okazji, nie wiem, Michała, Mameda, Aslambeka, Bonusa RPK, czy tam jeszcze był Żurom chyba w to wszystko, mnóstwo osób. Czyli generalnie w skrócie polega to na tym, że ja idę do prokuratury, mówię, że ty handlujesz narkotykami i oni w to wierzą i cię zamykają i jest okej. Okay. Nie ma dowodów. I jakby nie rozumiem... Nie rozumiesz tej koncepcji? To jest prosta koncepcja. Ja wiem, o co chodzi. Trzeba się wybić, zrobić show, nie, trzeba się popisać i tak dalej, koncepcja, ale... To jest prosta koncepcja. Wielu prokuratorów, tak jak wielu innych tego, próbuje sukces budować na czyimś nieszczęściu. I za cenę pewnych wartości niepopartych dowodami, bo każdy mądry po tej drugiej stronie barykady, naszej drugiej stronie barykady, pierw sprawdzi materiał dowodowy. W mniejszy sposób nie, tylko w taki, żeby był ugruntowany. A nie bierze tylko za wyrocznie pana, który za cenę swojej wolności, wygody, zresztą mamy przypadek taki w Poznaniu, że chłop, który zgwałcił dwie dziewczyny, sprawy mu są schowane, żeby tylko rozmawiał i no była taka głośna sprawa na to, tego, zresztą pomówił Cipka też. To jest ta sama postać. Zresztą mnie też tam gdzieś w jakichś sprawach tam do tego, tylko że nie miał argumentu, bo u mnie w tym czasie siedziałem. Także po części ten człowiek, zostaje mu to w cudzysłowie darowane albo schowane pod dywan, żeby tylko mógł dalej dawać. I są wymyślane historie. Przecież występował nawet w procesie chyba Ewy Tylman, tym sławnym, takim mocno nagłośnionym medialnie. Czyli zobaczcie, do czego to doszło. Dzisiaj ktoś będzie chciał zrobić sukces, to musi zatrzymać osobę publiczną albo osobę, która jest rozpoznawalna. A wiadomo, że wszyscy zawsze mówią, że w świecie MMA to półbandyci, tak? I większość ich to są tacy z takiego półświadka i tak dalej. Nie, dużo tych chłopaków jest ciężkich, no bo próbują się przebić, tak? Próbują sobie utorować drogę sportem, ale to jest sport. A oni to próbują wykorzystywać w taki inny sposób. Ja rozumiem, przyjdź, pokaż dowód. Pokaż dowód, to zrobiłem, zdjęcia, nagrania, nie wiem, zakup kontrolowany. Mają wiele argumentów, które mogą spowodować, że nie tego. Ale nie pana, jednego, drugiego, trzeciego, który za to zazwyczaj, że on nie dostanie wyroku, niczego, bo już coś nawywijał, zeznaje i mówi, co jest. Nie? I wiesz, i opowiada historie, które czasami są nawet tylko historiami, które są jakichś materiałów dowodowych niepoparte niczym, tylko żeby to przyklepać i żeby on to zrobił. I to jest właśnie wielki błąd tego wymiaru sprawiedliwości, że nie weryfikują zeznań. A co sądzisz o tym najpopularniejszym ze świadków? Przez dwudziestolecie niedługo będzie obchodził pracy. Nawet jest takie piękne powiedzenie na Maćka Kawulskiego. No. Kawulskiego filmie, nie? No ale w ogóle zwróciłeś uwagę, że nie wiem, czy to jest odwaga scenarzysty, czy nie, no jakby, ale dużo bardzo dużo czasu poświęcili temu, aby mu docinać, co nie wpływało generalnie na fabułę jako taką. Jak było to hasło, jak pukałeś do drzwi? Mariuszku, powiedz. Nie, no to... Masa, co robi? No, ale nie. Bo wiesz co, czy poświęcone tego nie, po prostu wyeksponowali, no bo po części jest tam to zdarzenie, o którym tam dochodzi i w tym filmie jest to pokazane i tak naprawdę, no wiesz, no to był pierwszy świadek, który rozpoczął tą medialność taką bardzo mocną
i no to też się rozbiło ten najważniejszy dla wszystkich, zawsze wszyscy będą pamiętać w Polsce gang Pruszkowski, Wołomiński, a że to była postać, która tam gdzieś tam się otaczała, no to z tego przyszedł wielki blik. No wszyscy wiemy i dużo ludzi wie, że to było bydle wysokiej klasy, które robiło brzydkie, niedobre rzeczy, a potem za cenę pewnych tam jakichś wartości, które chciał wykorzystać, zbudował swoją markę. A czy jakby decyzja, no bo ja przeczytałem, no nie, dalej już nie odpuściłem, ale cztery pierwsze chyba książki Masy i Pana Górskiego, no tam się nie wybiela, no to mało by, z tego by brakowało, żeby się wybielał, wiadomo, ale czy właśnie, jak to dobrze, czy rozumiesz decyzję, którą podjął? Nie. Jest prosta... za cenę swojego życia i swojej rodziny, jakbyś decydował się jednak współpracować? Wiesz co, jest jedna prosta rzecz. Wchodzisz w ten świat, tak? Wchodzisz w ten świat, to licz się z tymi konsekwencjami. No jeżeli weszłeś w ten świat i chciałeś łatwych pieniędzy, tak? No bo taka prawda, chciałeś łatwych pieniędzy. No to przecież wiesz doskonale, z czym coś się z tym wiąże. Wiąże się to, że możesz trafić do więzienia. To trzeba to dźwignąć na swoich barki. Albo, a że przyszedł moment na tą sytuację, że polskie prawo znalazło tą instytucję posiłkującą się amerykańskim i gdzieś to zaadoptowało do polskiego prawa, co zostało to nagminnie już pokazane, że to było bardzo mocno wykorzystywane, bo nie robili śledztw pracowego, tylko posiłkowali się jednym panem, on opowiadał, wszystkich skazywali i tak dalej, bo to był świadek koronny. No to jest tego, no to jest prosta zasada, no to tak samo masz, są pewne zasady w tym świecie. No to jeżeli chciałeś, brałeś z tego w cudzysłowie koryta to jedzenie, pieniądze, inne rzeczy, no to licz się z tym, że jest za to konsekwencje tego czynu. Jeżeli ci, co to robią, liczą się z tymi konsekwencjami i do samego końca są tym, kim są, no to mają, patrzą w lustro codziennie rano i widzą tego samego człowieka. A potem za cenę właśnie, bo to jest za cenę czegoś, tak? No to jest za czynność ceny. On nie robi tego. To jest dla korzyści. To jest korzyść. W mniejszy czy większy sposób to jest korzyść. Tylko dlatego tak to wygląda. Jakby nie było tej korzyści, to by tego nie robili. Czy to robisz dla rodziny? Dlaczego? To dlaczego robił to wcześniej, jak ma rodzinę? No to jest takie, wiesz, to jest takie proste. Ja tak samo się liczę z konsekwencjami. Cały też, ja nie mówię, że tego. Ja też całe życie liczyłem się z konsekwencjami, biorę na siebie tą odpowiedzialność. Wiadomo, że będę cierpiał, jeżeli bym miał tam wrócić w taką sytuację, ale no wiesz, no nie ma takiej możliwości. Według jego, nie chcę użyć słów, bo nie chcę użyć słowa zeznań i opowieści, no bo to opowieści byłoby, że wskazuje na to, że kłamał, a zeznań to z kolei nie powołałbym się na coś, czego nie widziałem. Więc no, jeżeli chodzi o książkę i mówił, że tak naprawdę w skrócie jakby do wyboru miał albo zostać świadkiem koronnym, no albo no, był jego wyrok, czyli on w domyśle rodzina zginęliby, więc wybierał między śmiercią a byciem świadkiem koronnym. To nadal, nie chcę go bronić, tylko chodzi po prostu, czy nadal nie tłumaczy w żaden sposób tej decyzji. Wiesz co, nie znamy prawdy. No to jest właśnie... To jest piękna historia na to, żeby sobie znaleźć furtkę do tego, że tego, no wiesz, no piękne jest powiedzenie, zrobiłem to, bo chcieli mi zabić żonę i dzieci, nie? Rzadko kiedy zdarzało się w polskich, jakbyś przeglądał wszystkie akta spraw i zdarzeń z konfliktów, w cudzysłowie mafijnych, żeby któraś rodzina cierpiała, zazwyczaj cierpieli osoby, które to dotyczyło, tak? Lub jakaś osoba postronna, która przechodziła w danym momencie, bo tak się też zdarzało. Ale no nie przesadzajmy, to wiesz, no z drugiej strony no też no coś trzeba fajnego napisać, żeby to fajnie wyglądało i przede wszystkim zrobić tego tą ofiarę, no bo to tak bardzo często wygląda, no do momentu zatrzymania albo do momentu problemów, które gdzieś tam ta osoba ponosi, to jeżeli chcesz uciec z tych problemów, jest najlepiej zrobić sobie ofiarę i tego, że tak byś musiał to robić, nie chciał, ale zmuszali go i tak dalej i potem to tak wygląda. Więc ja bym był daleki od takich, że wiesz, rozgrzeszania, że ktoś to zrobił i tak dalej. No
to nadal, wiesz, dużo, dużo takich pewnie panów, którzy gdzieś tam tego powiedzieliby, że to jest skruszony przestępca, tak? To dla nich zawsze będzie jakaś furtka tego, oni po prostu mają łatwy kąsek i łatwą postać do tego, żeby opowiedziała historia, żeby oni mieli dużo innych rzeczy do zatrzymywania różnych innych postaci, tak? No, bo to jest prosta logika. Nie? A jak oceniasz w ogóle jako taką twórczość i to, że tak naprawdę ze środka koronnego stał się trochę celebrytą, no bo była taka sytuacja, w Poznaniu miał gdzieś podpisywać książki, no. A, tak, no nie, prezydent Poznania to jakby w ogóle, w ogóle to wyczyścił, w ogóle tej sytuacji nie doszło finalnie, no ale miał siedzieć w komijarce i podpisywać zresztą książki. Zresztą jest takie nawiązanie teraz w filmie Maćka, nie? Że tak jest tam gdzieś podpisuje ten ktoś, tak? Wiesz co, nie wiem, ja ci powiem szczerze, że dla mnie to jest paranoja. Właśnie to, co powiedziałeś, że... To są bestsellery, tych książek nie wiem, już wyszło, 8, 10, no 12, nie wiem, ale to wszystko jak złoto idzie. No bo dzisiaj co drugi będzie pisał Skruszony gangster, tylko książki, nie? Bo taka prawda, nie? To są specjalne nawet programy, które gdzieś tam na YouTubie do tego nawiązują i oni tam się wypowiadają i opowiadają te wszystkie dziwne historie i tak dalej, i tak dalej. No, no to poszło już w tą stronę, no to jest komercja, to jest, i to jest coś, no bo kapitał... Ludzie chcą słuchać o tamtych czasach, opowiadać, jak to było i tak dalej, i tak dalej. No i, no i po to to jest robione, dlatego oni pisząc te książki albo opowiadając tą historię w 99% zmyśloną albo na potrzeby tego, co chcesz wybielić swoją postać, żeby ktoś inny za ciebie zebrał cięgi, no to tak to wygląda. Ja uważam, że to jest paranoja. Artnox. Artnox, ale nie do końca Artnox, no historię poznaliśmy, jak to wszystko się zaczęło, a ja bardziej chciałbym od tego wewnątrz, czyli jakiegoś środowisko, wszedłeś do tego środowiska i zacząłeś się poznawać, nawet poznałeś wszystkich organizatorów, wszystkich dziennikarzy, wszystkich promotorów, wszystkich zawodników i tak dalej. I rozczarowanie, pozytywne zaskoczenie, jak oceniasz to środowisko, bo no, z zewnątrz wygląda to tak, jakby fanom się chyba wydaje, że jest wszystko super, wszyscy się znają, klepią po plecach, jest cudownie. A no obaj wiemy, że to nie do końca tak wygląda. Natomiast dalej mi się dalej tak wydaje, nie wiem, jak, czy tkwię w błędzie, czy nie, że akurat między menadżerami jest bardzo was mało i w zasadzie darcie kotów w niczym by nie pomogło, więc siłą rzeczy współpracujecie, to się opłaca całej, nie służyć słowa trójce, ale po prostu wasza trójka, ty Paweł i drugi Artur, akurat najprężniej działacie, dlatego też na tym to wziąłem jako przykład. No wiesz co, no to masz rację. No, jakby było więcej tych menadżerów, to podejrzewam, żeby było większe piekiełko, ale to MMA też ma swoje piekiełko. No, kluby się nie lubią, trenerzy się nie lubią, zawodnicy się nie lubią, menadżerowie się lubią. Pozdrawiam Paweł, pozdrawiam Artur. Nie, no przede wszystkim wiesz co, no każdy świat i wchodząc w ten świat MMA, ja po części go znałem, tak? Bo w jakiś sposób znałem się z niektórymi też ludźmi, także i trenerami, i z dawnych lat, i wiesz, i chłopakami, i tymi zawodnikami, ale go poznawałem, no to wiesz, no to też jest obłuda i hipokryzja. No nie ukrywajmy, no w każdym, nawet w jakimś tam korporacji, czy gdziekolwiek, też jest walka o coś tego. Tu mamy troszeczkę inny przypadek, no bo jest taki układ, zawodnik, i teraz jest albo zawodnik sam sobie układa z jakąś organizacją, albo jest zawodnik, menadżer i są te organizacje. I zazwyczaj to na początku, jak wchodziłem w to, to uważałem, że przegram z tym wszystkim, no bo dużo się odbywa w Warszawie. Mhm. No bo taka prawda, wywiady, dzisiaj też jestem w Warszawie, specjalnie przyjechałem na ten wywiad, żebyście wiedzieli, wywiady, rozmowy, większość tutaj tych siedzib, rozmów ludzi jest się tutaj gdzieś w tej okolicy i też ciężko mi się wydawało się przebić, tak do końca nie jest, bo jeśli zrobisz dobrą robotę, zrobisz tego, to prędzej niż później ci ludzie to do siebie tak i tak przyjdą, tak? A z drugiej strony, no jednak te relacje trzeba zbudować. Ja buduję te relacje na tym, że jeżeli ja coś powiem, to dotrzymuję tego słowa. Jak w życiu tak samo. I to jest chyba to, że daje mi taki komfort, że na razie mi się wydaje, że chyba żadna federacja nie mogłaby powiedzieć, że jest inaczej. No bo mieliśmy taki przykład, mam w Babilonie taki przykład, że Łukasz Brzycki nie miał podpisanego kontraktu, a zgłosiła się po niego inna federacja i ja dałem słowo Tomkowi i nie poszedł, a były większe, wiele pieniądze i tak dalej, i tak dalej. W Fenie też było kilka przypadków, chociaż jeden są też takie przypadki, które gdzieś tam mogą być konfliktowe, no bo wiesz, ja mam troszeczkę tych zawodników, ci zawodnicy biją się na dzień dzisiejszy dla najlepszych federacji i
konflikt jest na tej sytuacji, że jeżeli mój zawodnik popadnie w konflikt z daną federacją, no to może ucierpieć mój tego. I teraz w zależności jest od tych właścicieli tej federacji, czy oni wrzucą to pod, wiesz, będą wiedzieć, że to jest ten, wiesz, ten konflikt jest tutaj między federacją a zawodnikiem, a ja jestem osobą między młotem i kowadłem, czy po prostu będzie to eskalowane i na przykład nie będę brał tego, kurwa, menadżera zawodników, no bo go nie lubię, bo nie lubię go zawodnika i tak dalej, i tak dalej. I to jest też bardzo często zakulisowy dużo rozgrywek, rozmów, ale też musisz mieć dobry materiał, tak? Czyli musisz mieć dobrych zawodników, żeby te federacje chciały z tobą rozmawiać, nie? No bo przecież nie pójdę do KSW z panem, który ma rekord jakiś tam, wiesz, śmieszny, i, bo my się znamy, albo my się lubimy. No kurwa, no wiesz, no bez przesady, no oni też mają swoją tą, tak samo z Fenem. I nie pójdę do Pawła czy do Bartka, gdzie ich znam dłużej, bo gdzieś ten we Wrocławiu się zaczynała ta cała przygoda z Fenem. Bo mam takiego zawodnika, nie. Musi być jakaś koncepcja, która jest w stanie, którą ja jestem w stanie też przeforsować danej federacji i znaleźć pomysł na tą sytuację, albo też jest zawodnik z danego regionu, który sprzeda dużo biletów. I tak to się odbywa. Bardzo często też są to dużo pracy na tym telefonie. Moja żona już ma dosyć, no bo tak naprawdę co chwilę jakiś telefon, co chwilę to trzeba ustawiać. Przy tych zawodnikach jest dużo pracy. Ja tutaj bym tak naprawdę nie dał rady sam, gdybym nie miał Krzysia Latochy, tego mojego kolegi, który ze mną tak często bardzo jeździ, który mi bardzo pomaga i któremu tu chciałbym bardzo mocno podziękować, no bo on robi tą taką stricte pracę przez internet, jakieś tam wysyłki rzeczy też telefoniczną, jakieś obsługa. Jak jestem na gali, to wie, że jestem w ferworze, zresztą sami doskonale wiecie, że czekaj, co ja tam, kokainę biorę bardzo często po tym, bo tam widziałem, że przy tych niektórych komentarzach jest, że jak z wami rozmawiam, to jestem tak wystrzelony, że, tylko, że wreszcie jestem wiecznie naładowany chyba czymś, no bo tak to wygląda. Mam takie oczy, to mój syn ma też takie oczy, także... A bo Kowalika też cały czas się czepiają, no, to za pokrążone. Także jesteśmy non stop, on ma podkrążone oczy, a ja mam wyczesz. Ale tak naprawdę, no wiesz, ja jestem pobudzony, ja tym żyję, wiesz, no kurczę, kiedyś może jakbym był młodszym tego i bym były te możliwości, o których mówiłem, to bym sam startował w tym wszystkim. Namiastką tego były moje starty w brazylijskim jiu-jitsu. Też tego bakcyla, tego ja im pomagam. Jeszcze jak mogę coś podpowiedzieć, widzę, że ten zawodnik w tej klatce, a gdzieś tam krzyknę i zrobi to, co ja wiem, że to wyjdzie w tej akcji, no to też mnie to buduje. No i tak latam za tymi zawodnikami pod tą siatką, do drugiej z powrotem i tak i wiesz, i żyję, i tylko przebieram te koszulki i tak dalej. Wiesz, na początku chciałem być z tymi zawodnikami, wiesz, przy tej każdej gdzieś tam w tym narożniku i tak dalej. Teraz już oni mają swoich trenerów i nie tego. Jeżeli któryś z zawodników mnie poprosi, żeby z nim być, wyjść, to jak najbardziej. Z tymi zawodnikami takimi bardziej tego chcę wejść do tej klatki, no bo to jest wielka moja ciężka praca i też chcę być, jak wygra, chcę być przy nim, chcę też być w tym sukcesie, ale jak przegra, też go chcę wesprzeć, bo to nie jest tak, że on wygra, jest ok, a jak przegra, to ja zawijam dzidę i mnie już nie ma i wracam do tego i szukam go jakiejś kolejnej sytuacji. Nie, jesteśmy na dobre i na złe, mocno się wspieramy. No i uważam, że ta praca taka, którą musi wykonać menadżer, a też zawodnik, no to też jest, daje to, że te federacje sięgają po zawodników Aldo Swaj Sportu. A powiedz, no bo wielu zawodników z Tobą jest, no ale też paru odeszło w różnych sytuacjach, w różnych relacjach. Powiedz, jakieś te konfliktowe, do których dochodziło, z czego przede wszystkim wynikały, czy to dużo tego było przede wszystkim? No każdy zawodnik traci w różnych okolicznościach, każdy menadżer traci zawodników w różnych okolicznościach, jak to u Ciebie było? No różnie, wiesz, to... Gdzie jest jakoś niezgody? No bo najczęściej, jak nie wiadomo, co chodzi o pieniądze, jasne, ale no wiesz, no, zawsze było tak. Ja rozumiem, jakby chodziło o pieniądze, jeżeli to jest jakiś zawodnicy topowi. No ja nie mam problemu z zawodnikami topowymi, a tam są pieniądze. Nie? Bo taka jest prawda. Bo zawodnicy topowi gdzieś zaczynają zarabiać większe pieniądze i wtedy ten zawodnik może, jakby to powiedzieć, rościć sobie tego i wtedy zmieniać menadżera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj to też jest tak, że zawodnicy są roszczeniowi, albo bardzo często jest też tak, że zawodnik po jakichś dwóch, trzech zwycięstwach jest już gwiazdą i jemu się wszystko należy. Do tego też jakieś tam nienawistki albo wchodzenie trenerów w rolę menadżerów powoduje konflikt, no bo bardzo często jest też tak, że ty masz jakąś inną koncepcję, już nie mówię o samej walce, bo to jest trener, za to jest odpowiedzialny i to nie tego, ale potem czasami ci trenerzy
mają takich dwóch, trzech swoich zawodników i gdzieś rodzi się jakiś pomysł, że to po co im ten menadżer, bo trzeba mu działkę zapłacić, jak ja mogę robić to samo za to samo, bo tak i tak musi mi dać 10%, tak? No i to są różne, wiesz, przypadki, to są indywidualne przypadki i wtedy, wiesz, no po co dalej brnąć to wszystko. Zresztą też zawodnicy, wiesz, jak dostają coś, to jest wszystko ładnie, pięknie, a potem ty, jak oczekujesz od nich jakiejś tam, wiesz, pracy na mediach społecznościowych czy na innych rzeczach, też jest, wiesz, nie, wielkie problemy przy niektórych zawodnikach i tak dalej, do tego też potem rodzą się z tego problemy, ale tak naprawdę powiem ci tak jedną rzecz, ten świat jest tak zbudowany i tylu jest tych zawodników i to jest takie miszmasz, że dzisiaj są tutaj, za chwileczkę będą gdzieś indziej, a summa summarum praca się obroni sama i ci zawodnicy się obronią sami. Jeżeli oni będą dobrze, to będą wygrywać i będą się pchnąć i będziemy za jakiś czas mogli z sobą usiąść i powiesz mi, kto z tych zawodników, który odszedł, to mnie coś osiągnął, tak? Albo ci, co zostali, co osiągnęli. No bo to jest taki chyba wyznacznik tego wszystkiego, a nie tego, że tego, bo ludzie się spierają. No, wiesz, my jesteśmy konfliktowi, każdy. No, ja mam ciężki charakter, mogę mieć trudny charakter dla kogoś innego, a ja, dla mnie może być ten zawodnik nie do zniesienia i nie będę w stanie z nim nawiązać języka. A do tego zawsze, jak ja to mówię, zawodnicy mają, bo niektórzy są normalni jeszcze i wiem, że można było z nimi nawiązać jakąś nić porozumienia, tylko mają klakierów wokół siebie. Bo ktoś zwęszy jakieś tego, a dwa, że bardzo często też jest mówione, że ci menadżerowie, czy ten jak ja, bierzemy za dużo z tego wszystkiego, tak? Że jest jakiś tam procent, który mógł być niższy i tak dalej, nie? Tylko, że wy zrobiliście chyba taki artykuł, to był bardzo fajny artykuł o Johnny Jonesie chyba, tak? To wy chyba, czy nie pamiętam, która z tych, że tam 20% nie powinien wziąć menadżer, tylko 10 i tak dalej, ale ja widziałem kontrakt Arbicawie, bo sam mi go wysłał, bo chciał mojego zawodnika i tam jest naprawdę za wszystko 20%, tak? Za wszystko. Mhm. Wszystko, łącznie z bonusami, z wygranymi, z tymi i tak dalej. Znaczy, nawet jak podpiszesz kontrakt z jakąś daną firmą, no to musisz odpalić tą działkę. Czyli tak naprawdę jesteś niewolnikiem tego pana na 20%. W moim przypadku tak nie jest, no bo tak naprawdę mój zawodnik, walcząc u mnie, i to jest bardzo tego, ja mam procent swój z tego, co wynegocjuję z daną federacją. Każdy bonus, każda nagroda na przykład za walkę wieczora, bo tego idzie do rąk mojego zawodnika. Ja nie biorę z tego pieniędzy, bo uważam, że oni to ciężko zapracowali w klatce. Od sponsorów? Sponsorzy, jeżeli ja załatwię sponsora, dzielimy się 50-50, bo uważam, że to jest normalna praca, jak ja załatwię tego sponsora. Jeżeli on ma sponsorów, to załatwia sami, ja w ogóle nie biorę tego pieniędzy. Uważam, że to jest czysta sprawa. Moja praca, musi mi się coś należeć za to, tak? Jego robota, czy on coś zrobi, no to ja nie biorę, nie jestem pasożytem, że siedzę na nim i daj mi pieniądze. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale uważam, że to jest okej. Bo ja nie biorę z niego pieniędzy za to, że on na przykład załatwi sobie sponsora, a ja już przy nim siedzę, bo ma ze mną umowę i to ile to mamy? Ile to mamy? Nie. Ja muszę mu przynieść sponsora, na którego on musi wyrazić też zgodę, czy on się zgodzi i tak dalej. Ja mam proste zasady. Słuchaj, ten sponsor chce dać za tatuaż tyle i tyle. Chcesz czy nie? Chcę. No to dzielimy się. Nie chcesz? Nie ma problemu, no przecież nie będę nikogo uszczęśliwiać na siłę. No bo taka jest prawda, no wiesz, no zresztą wiesz doskonale sam, że dużo tych tatuaży to są bartery albo jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, a znowu te tatuaże gdzie tam w tego, to tylko gdzie tam jest telewizja, czyli te federacje, które dają telewizję, dają potencjalnego sponsora i kogoś, kto się chce zareklamować na danym zawodniku. I to też musi być albo topowy, albo taki, który gdzieś tam będzie mógł przekazać tą swoją, te oglądalności, sprawdzanie, bo to wiesz, dzisiaj się tak to odbywa. Ale tak naprawdę tak to wygląda. To jest ja uważam, że to jest taka bardzo czysta sytuacja. Mhm. No bo tak, jeżeli ja latam za daną federacją i ustawiam mu ten kontrakt, no to zrobiłem jakąś pracę. Czasami jest to nawet nieadekwatne, no bo tak jak rozmawialiśmy, jeżeli mój zawodnik ma walkę za 3000 zł i on oddaje mi te 600 zł, na którym ja muszę czasami wystawić fakturę, no bo on nie ma działalności gospodarczej albo niczego innego. Jadę, on ma tą walkę w cudzysłowie w Gdańsku, a ja jestem we Wrocławiu, no to ja wydam więcej na paliwo niż za tą walkę, ale ja jadę. Zazwyczaj na tych większości galach sam mnie widzi, że wiesz, ja jestem na tych galach, jestem z tymi zawodnikami, chcę i tak dalej. To gdzie tu jest logika? No to wiesz, no to staram się, no to jeżeli ja załatwię tego sponsora, no to ja uważam, że to ja staram się za tym sponsorem tego. On może powiedzieć, że tego, my mamy prostą zasadę. Masz swoich sponsorów, chcesz swoich sponsorów, to ja ci ich nie narzucę. Ale jak masz wolne miejsce, chcesz takiego sponsora, no to jest proste pytanie, chcesz czy nie?
Uważam, że wiesz, nie może być innego prostszego, czystszego dealu do takiej sytuacji, no bo to nie jest kontrakt niewolniczy, to nie jest kontrakt, na którym ja tego, bo zazwyczaj, wiesz co, menadżerowie, często promotorzy w boksie, ale to tam, wiesz, niektórzy są tacy, niektórzy są tacy, jako takie pasożyty, którzy żerują na tym zawodniku, wiesz, bo on musi, wiesz, walczy, robi i tak dalej, że żerujemy i tego po części tak jest gdzieś to pewnie postrzegane. No tak do końca też nie jest, no bo my nie żerujemy na tym, my negocjujemy. Bardzo często jest taka sytuacja, że i to chłopacy mi nawet mówili sami, że oni idąc do federacji beze mnie, mieli proponowane zupełnie inne pieniądze. A jak ja weszłem w tą grę, okazało się, że można większe pieniążki, byli więcej zdziwieni, no to o co tu chodzi? No to jednak zaczynasz się tego, a jeżeli jeszcze masz jakieś wartości, które możesz mu dorzucić i tak dalej. No słuchaj, ja mam wielu chłopaków takich, którzy za to, że są po prostu tylko warnoksi, a buduję ich na razie kariery, dostają co miesiąc odżywki, sprzęt sportowy, sprzęt z marki, która nas ubiera, mówię to Pitbullu, sprzęt ring, lokowanie produktu, a to muskle, no to dostają te rzeczy. To nie jest tak, że oni nie dostają. Zadzwoni. No ja mam wielu takich, którzy mi dzwoni i mówi, słuchaj, miałbyś tego, bo mi rękawice się skończyły. No to ja mu to załatwiam, ale nie chcę od niego za to tego. Ja chcę tylko, żeby wrzucił ten dany produkt tam gdzieś na u siebie na tego, no bo tylko tak możemy temu reklamodawcy się w cudzysłowie podziękować i zrobić. Także wiesz, no uważam, że taką pracą się bronić. A czy inni menadżerowie robią? Jest prosta rzecz. To jest tak jak w biznesie. Rozmawiamy o warunkach. Godzisz się na te warunki? To dlaczego potem się za przeproszeniem, kurwa, do tych warunków wsadzisz albo tego? Przecież ty się na to zgodziłeś. Przecież nie musiałeś tego podpisywać. Nie musiałeś się umawiać na coś innego. A potem są, wiesz, nigdy nie dogodzisz się z tym. Zawsze ludzie będą mieli ten problem, że jak przyjdzie sukces, to przyjdą za tym panowie z boku, którzy będą klepać po plecach. Kurwa, jaki ty jesteś wspaniały. Jak możemy zrobić tego? Ja już mam innych tego. Gdzie tutaj tego, tego? No i się zaczyna robić problem. Zresztą takich przypadków było wiele. No, są piękne filmy, które pokazują, że wie, że nagle ktoś odnosi sukces, oni go już tego, już jest przychwycony, człowiek się gdzieś zagubi i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich rzeczy, że trener od dzieciaka wychowuje tego chłopaka, idzie z nim na wszystkie tego i nagle gdzieś tam się coś tego odkleja i on już jest gdzieś indziej, już chuj z tym człowiekiem, no tego, a on włożył w niego serce. Czasami, wiesz co jest najgorsze? Że ja bardzo często jest tak, że ja czas, który mógłbym poświęcić tym zawodnikom, którzy na przykład poświęciłem czas i dałem swoje serce, a potem zrobili tak, a nie inaczej, mogłem poświęcić swojemu dziecku. I tego sobie nie mogę tylko wybaczyć, nie niczego innego, bo tak to się rozchodzisz normalnie, to są, no tak jest, dzisiaj raz jest, tak raz jest i tak dalej. Może jakby były tak, jak wiesz, nieraz zawodnicy tam, że kary jakieś i tak dalej, ja nie mam tego jakieś karami, wiesz, to jest normalne, chcesz, to idź. No wiesz, bo no, nie zbudujesz niczego na tego, albo sobie ufamy, idziemy razem w tym kierunku, albo po prostu nie ufamy i idź swoją drogą, znajdź swojego menadżera, czy tam jakąś inną postać i tak dalej i bądź szczęśliwy, no kurczę. Miarą sukcesu będzie to, czy on po rozstaniu ze mną odniesie sukces, czy po prostu będzie znowu takim mizernym panem, który był do tej pory, nie? I czy tam w jakikolwiek inny sposób. Także tutaj uważam, że jest wiele argumentów, które mogą się obronić, ale jest też wiele argumentów, które zawsze będzie komuś, nie dogodzimy nigdy nikomu w pełni takiemu, żebyśmy chcieli, żeby wszyscy byli zadowoleni. Najtrudniejsze negocjacje. Najtrudniejsze negocjacje? No ale zakończone jakby, a może nie zakończone właśnie. Najtrudniejsze, takie, które naprawdę się musiałeś najwięcej namęczyć, napłacić, najciężej było przejść, nie wiem, promotora, zawodnika, promotor się coś zgadzał, to zawodnik mówi, a to jednak nie i w kółko, i piłka od drugiej, od telefonu do telefonu, od spotkania do spotkania. Wiesz co, nie miałem takich, naprawdę, nie mam jakichś takich bardzo trudnych przypadków. No trudny przypadek to było UFC z Andrzejem Grzebykiem i nadal jest, no bo to wiesz, czy coś jest, a nigdy nie można do końca tego dopiąć i tak dalej. Wiecie, są zapytania tego teraz i takie szczucia i tak zwana ta, wiesz, jak to się mówi, to polityczne, wiesz, danie tej jakby powiedzieć, marchewki, wciąganie w tą grę i nagle się okazuje, że nie do końca, nagle teraz coś wypada, teraz kolejna gala w Europie i tak dalej, i tak dalej. To chyba jest taki mój największy ten, że nie jestem w stanie do końca, no też ciężka kategoria w ogóle, bo to jest 77. A tak to nie, no zazwyczaj, no wiesz jak to jest, no jest zazwyczaj tak, że federacja gdzieś tam podaje jakąś swoją, co może dać, ja ją podbijam, czasami się spotkamy, czasami się nie spotkamy, czasami negocjujemy, czasami są wartości dodane inne,
No różnie jest, nie? No ciężkie są negocjacje, to wiesz, no wszystko jest w zależności, co ta federacja tego. Jak ta federacja nie ma tego budżetu takiego dużego, to zawsze będzie o ten, kurwa, 1000 zł. Ja tego nienawidzę. O ten 1000 zł to ja nienawidzę takiej, kurwa, jak ja słyszę gdzieś te 500 zł gdzieś tam urwanie i kurczę na bonusie albo na tym, no to nie tego. Z drugiej strony, no wiesz, no, federacje też mają rację, że dają czasami tą wartość dodaną. Ja nieraz mówię, że słuchajcie, no zróbmy ten pierwszy kontakt, już czasami mnie, wiesz, wiem, nie wiem, że nie dostanę tyle, ale przyjdzie ta telewizja, dostaniesz dodatkowych sponsorów, będziesz mógł się bardziej pokazać, może z tego coś wyjdzie fajnego i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta wartość dodana. Ja tu się czasami nie dziwię im, że oni przez tą wartość dodaną się czasami wkurwiają za przeproszeniem. Ale to jest ta wartość. I ja też na nią czekam, no bo jeżeli ja mam tych zawodników na tych w telewizji, gdzie jest Polsat, lub jakakolwiek inna telewizja, gdzie mogę wyeksponować danego reklamodawcę, no to jest, wiesz, no to jest gra, nie? Bo to wtedy wiem, że mogę ugrać dla niego większe pieniądze i dla siebie. Najwyższy kontrakt, jak się udało wynegocjować? Kontrakt, niech będzie za jedną walkę, może nie za cały kontrakt, tylko za jedną walkę. Jestem w trakcie negocjacji. W trakcie negocjacji. Tak. No ja bym miał, ja strzelę, to ty beryś na narodowym pewnie, na dziś, tak na szybko. No nie. Nie? Nie. A to ciekawe. Mi się wydaje, nie. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Nie, Tyberiusz Zanarodowy nie. Zbliżony do tego, co tam gdzieś dzisiaj są. No nie. A Buchinger? Saliny, no walka o pas jednak. No okej. Okej. W ogóle, no wiesz, inaczej się rozmawia, jak masz utytułowanych zawodników. I teraz rozumiem po części Artura Staszewskiego. To są inne rozmowy, naprawdę. Jak budujesz zawodnika, to ty idziesz tak naprawdę na stracenie. No bo pójdziesz do tej, wiesz, gdzie chcesz by ten zawodnik być i tak naprawdę zgodzisz się tylko, wiesz, może oczywiście jak masz argumenty Arsena w łapach, to możesz sobie powalczyć tam o jakieś górki, ale tak naprawdę jest taka opcja, że jeżeli idziesz, no to on chce tam być, ten zawodnik, druga strona to wie, że ty też chcesz, żeby on tam był, no i wtedy jest, wiesz, nie? Słuchaj, Rzeczku, masz tu piątkę i pasuje. Nie? Także tutaj bardzo często jest taka opcja, że to jak, no wiesz, to proste, jak ktoś do ciebie dzwoni, chce twojego zawodnika, to wiesz, że może coś ugrać. Jak ty idziesz do danej federacji, proponujesz zawodnika, no to tutaj jest wtedy, wiesz, może być różnie, nie? Bo to wtedy te negocjacje będą zazwyczaj po ich stronie, albo gdzieś będziemy podbijać tą tego. Ale też jeszcze bardzo czasami, że obydwie strony chcą tego zawodnika. Ja chcę, żeby on był tam, a oni chcą tego. No to wtedy jest najlepiej, nie? Bo wtedy tak naprawdę oni chcą, ja chcę i spotykamy się tak naprawdę w tej samej opcji, nie? Wiesz, to wszyscy są. Tomek Babiloński jest ciężki. Ma to rekin. Rekin. Tomek jest ciężki w cudzysłowie, jak ma coś tego. Ale chociaż ja z nim mam bardzo dobre relacje, jeśli chodzi o tego. Paweł, kurwa, z Bartkiem, no Bartek jest akurat tego, ale Bartek jest, ma swoje, jakby to powiedzieć, bo ma inny biznes, także wie, jak się targować, także to są inne relacje. Martin i Maciek też mają... Z którym się targujesz, czy z jednym i z drugim, i z którym łatwiej? Nie, z którym łatwiej? No bo nie, mile, przyjemnie, jakkolwiek. Wiesz co, no tam jest owocnie chyba w dwójkę, oni muszą podjąć decyzję co do jakiegoś tego, wiesz, mamy jakieś tam argumenty, mamy tam jakieś kwoty podawane, my się do nich ustosunkujemy, potem robimy swoją rzeczy, no i jak się spotykamy w tym samym miejscu, to wiesz, to jest klepnięta, jak się nie spotykamy, to trzeba się spotkać wtedy, wiesz, w trójce lub tam w czwórce i negocjować to, żeby było lepiej, no ale wiesz co, ja uważam, że coraz bardziej ci zawodnicy, jak przedstawiają wartość sportową, są doceniani, nie? I dochodzą do tego wiele czynników reklamowych, które może spowodować, że ten zawodnik będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny. A dzisiaj wiem po na przykład kilku moich zawodnikach, że właśnie te wartości dały dużo i oni są coraz bardziej rozpoznawalni, coraz bardziej obyci w mediach, coraz bardziej obyci w tym i coraz bardziej jest też fajne widzieć, że ja wiem, że na przykład ci moi zawodnicy potem na przykład pozyskują dużo sponsorów sami. Ja już nie muszę z tym robić. I no i co? I teraz miałbym się wkurwiać za przeproszeniem, bo ja nie mam z tego hajcu? No bo nie mam. No będą załatwić sobie sam, no to co ja mam z tego? No ale wiesz, no fajnie, no bo to nakręca, gdzieś ma tych dodatkowych i wtedy wiem, że on jest spokojniejszy, że stać go na to, na utrzymanie domu, na jakieś tam inne rzeczy i może skupić się na walce. Jak się skupi na walce, wtedy ja mam efektowniejsze tego i wtedy za jakiś czas mogę znowu ja podbić stawkę, rozmawiając z tą federacją o przedłużeniu kontraktu. Czeska scena, to co tam się płaci, tak jak KSW, bardziej jak FEN, czyli lepiej niż KSW? Wiesz co, nie. XFN płacił dużo swoim gwiazdom, no i widziałeś, jak to się skończyło.
Zresztą do dzisiaj mają oddać pieniądze i temu Kareszowi pod każdym postem pisze, jak tam jest na tym Fenie, kurwa, oddaj pieniądze. Show me money, pokaż mi moje pieniądze. Tak jak Paweł Normanowi kiedyś. Normanowi, ja to zrobię jak Jerry Maguire, show me money. I po prostu tak jest, bo taka jest prawda, no wiesz, no szanujmy się, no kurczę, Mateusz Rzostowski do dnia dzisiejszego nie dostał za to pieniądze, to jest skandal, nie? Naprawdę, i wiesz, ale piszą do mnie chłopacy z Czech, tych, wiesz, że ma shortlist, jakieś tam poczytna gazeta, tak dalej, no bo dla nich też jest to tego, bo tu Iwan jest winny, Iwanowi są winni pieniądze. Patrykowi są winni pieniądze. I robią galę. To jest dla mnie paradoks. Bo niby ktoś inny to przejął i tak dalej. Wiesz, i on powinien być piętnowany, ale wiesz jak Czesi, nie? Czesi to mają gdzieś tego. Z drugiej strony te pieniądze są podobne. Czasami te gwiazdy mają tam większe pieniążki, ale to są pieniądze na granicach Czech, raczej Fenu, Babilonu. Chociaż te gwiazdy, które już tam biją się, to podejrzewam, że mają więcej, ale to podejrzewam, że to jest w tych granicach pewnie Wemola, Attila Vek. Może Klein, Iwan miał, Patryk mieli lepsze pieniądze, nie? Troszeczkę byli pewnie rozpuszczeni też po części przez ten ich ZFN, bo dostawali jakieś tam duże pieniądze za te walki, ale no, nie przekładało się później na tą, chociaż sprzedażowo wyglądali bardzo dobrze. Nie? Mhm. Także... Mateusz Ostrowski mówił, że tak jak w Polsce, tylko, tylko w euro. No wiesz, no w euro, no płacą w euro, no płacą w euro, czy tam, wiesz, no jeżeli tutaj nasi, no bo wy sami doskonale wiecie, jak to jest. Zawodnicy tak naprawdę biją się w granicach w tych dobrych federacjach, tam od trójki, tam do jakiegoś tam pułapu finansowego i te federacje tego. Fed już też zaczął dobrze, lepiej płacić. No, no widzę też, Tomek też tam w miarę jakoś tego, jak, też, to jest proste, jak zależy na zawodniku, to da te pieniądze, tak? To sobie wynegocjujesz. A z drugiej strony widzę po tych tego, że federacje też teraz już takie coś mają, że one dają tę wartość dodaną tą telewizję. No to wiesz, chcesz się pokazać, bij się za te frytki w cudzysłowie, no bo ta telewizja cię pokaże, będziesz mógł sobie tego, a jak wygrasz, no to wtedy będziesz mógł się tego, możemy rozmawiać o czymś innym. Rozumiem ich, no ale też muszę bronić wartości moich zawodników i będę walczył zawsze o największe pieniądze dla tych moich zawodników i o to, że tego, dlatego obydwoje wiedzą, i Fen i Babilon, że mają ciężką przeprawę. Czemu nie ma frików w Artnoxie? Nie zgłaszają się, czy ty nie chcesz, żeby... Wiesz co, bo to są olbrzymie pieniądze, stoją za nimi często. No wiesz co, jakbym patrzył biznesowo, to musiałbym iść w tą stronę. A ja jednak troszeczkę jestem taki sceptyczny co do tego, jestem chyba old... Ale żaden z waszej trójki nie dotyka się tego tematu za bardzo chyba, przynajmniej ja, mi te, znaczy, albo ja nie mam wiedzy też na ten temat. Wiesz co, nie wiem jak chłopaki, ale... Ja może tak, wiesz, bo częściej też te friki mają to do siebie, że oni nie potrzebują menadżerów. No bo tak naprawdę wiesz, on ten jest tym tego, ten youtuber, oni są tak znani tego, że oni są omijani, oni bezpośrednio trafiają do nich. Także on sobie tam gdzieś tego, potem dopiero się zaczynają jakieś tam perypetie, gdzieś tam można by było się zakotwiczyć. A z drugiej strony, no wiesz, no jeżeli bylibyśmy hipokrytami, no bo tutaj gadamy o takich i takich rzeczach, ale z drugiej strony z punktu biznesowego, no to tam są pieniądze, tak? No póki będą płacić takie pieniądze, jak słyszymy w koło. Wiesz, nie wiem też, jak tam prawdę jest, czy faktycznie są takie pieniądze wypłacane, czy to jest kaczka. Bo jeżeli są takie pieniądze wypłacane im, no to naprawdę to są duże pieniądze, które trzeba tutaj zapracować naprawdę długi czas, wygrywając i być na topie, żeby zarabiać takie pieniądze, jak tam ci zawodnicy, czy tam ci ludzie, którzy tam występują przy tych galach, nie? No to jest też daleka droga. Z drugiej strony mi się wydaje, że to się troszeczkę odbywa inaczej i to jest inaczej tam zbudowane, jeśli chodzi o relacje między danym youtuberem, czy tam jakąś postacią, która tam występuje, a federacją, która to pozyskuje i chce tych ludzi pozyskać. Jak miałbyś do wyboru, do koloru wybrać sobie jednego zawodnika, który trafiłby do Artnoxu? Nie, a całkowicie, unlimited, do wyboru, do koloru. No wiadomo, jest jedno nazwisko, wiadomo, które się kojarzy tylko wyłącznie z pieniędzmi, ale no jakby nie myślę, że jakby to też pytanie padło, zadałem to pytanie jako na Twitterze podczas audycji New West Radio w Jurasówce do Pawła i do Artura. No wiadomo, że Conor jest łakomym kąskiem, ale ja mam wątpliwości, czy wy byście sobie z nim poradzili we trzech, a co dopiero każdy pojedynczo, bo... Czemu? Ja lubię cyganów z Irlandii. Wiesz co, ja powiem kto by tak, to był? Z polskiej sceny? A może, bo, może no pieniądze pieniędzmi, no ale no. Może po prostu kogoś absolutnie topowego, najlepszego, no nie wiem, John Jones i tak dalej. Wiesz, ja z uwagi patrzyłbym charakterologicznie, z kim bym mógł się dogadać i z kim bym mógł zrobić biznes i tak dalej, i tak dalej. To na pewno z polskiej sceny, to z Mamedem,
bo się lubimy po prostu i myślę, że można było znaleźć wspólny konsensus, żeby to fajnie zbudować jeszcze i tak dalej, pomimo tego, że już bardziej są, będą te walki super fighty i tak dalej, ale ja mu kibicowałem od dziecka i tak naprawdę zawsze będę gdzieś za nim i go wspierał. A sceny zagranicznej z UFC to chyba bym poszedł w Diazów, dlatego że mentalnie mi pasują, są kontrowersyjne, ale też idą w charakter logiczny w tą sytuację i no i pomimo tego, że tacy są i są te ciekawe historie z Dana White'ą i tak dalej, biorą liście i te inne rzeczy, no nie, wyobraź sobie taką sytuację, że Martin albo Maciek dostają liście od któregoś z asów tutaj, kurwa, tak dalej, co by to było? Ale tam jest biznes, tak? I ten biznes jest przekładany przez tego, a do tego te chłopaki robią, nadrobi wielką robotę biznesową, tak? I on chce się bić z każdym i daje efektowne walki, bo za tym idzie też sportowo. I to jest coś, co może obronić. Uważam, że dzisiaj takim potencjałem, który każdy będzie chciał wykorzystać, jest główny motherfucker, nie? Przypomnij, bo ja teraz pogubiłem... Wiesz o Masvidalu. Masvidal, właśnie, Masvidal. I tu uważam, że też zrobił tą kilka fajnych walk, zbudował to, wygrał teraz tą walkę. I tutaj też dużo ludzi się zaczyna koło niego kręcić, którzy mógłby to przełożyć. Ale nie ma w ogóle ich pieniędzy, w ogóle nie chcesz mieć z nim nic wspólnego, z nikim. No to ktokolwiek może być, ktokolwiek, kto się wszedł do klatki chociaż raz. Kurczę, wiesz co? No nie chcę szyć na biegu, bo to troszeczkę mnie zabiłeś tym pytaniem. Wiesz co? Nie wiem. Tak naprawdę jakbym miał tego... Może tak mi... Pierwsze, co mi powiedziałeś, to Brock Lesnar. Mm. Nie wiem, jakoś tak... Wiesz, to jakoś mi tam coś w nim nigdy nie grało, tak żebym gdzieś tam na jakoś mógł odpowiedzieć na tą sytuację, że... wiesz, żebym nie chciał go prowadzić i tak dalej, ale to jest tylko tak, wiesz, teraz rzucone, no bo nie mam jakichś takich osób, z którymi można by było pracować, bo uważam, że z każdym zawodnikiem topowym można by było coś stworzyć, tylko zależy, co ta druga strona chciałaby uzyskać i co ta druga strona chciałaby dać od ciebie. No dobrze, Artur, ja chyba wyczerpałem limity pytań. To, co najciekawsze, myślę, że już nasi widzowie usłyszeli. Dopytywać już, dokręcać nie będę, że sobie tak już tutaj długo siedzimy, trochę czasu poświęcone. Bardzo dziękuję za udział, bardzo było mi miło, bardzo się cieszę, że się nam udało w końcu spotkać. A teraz przechodzimy do konkursu. Pewnie będziesz zaskoczony, tak jak pozostała siódemka, natomiast tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, ponieważ fani czekają na rozwiązanie konkursu poprzedniego odcinka. Na tym to polega. Czyli jest zadane, w odcinku siódmym zadała pytanie Dorota Jurkowska. Pytanie dotyczyło tego, ile Dorota ma kosmetyków. Ona zadała to pytanie, tylko problem polega na tym, że ona sama nie wie. I teraz mamy niedzielę, ja się miałem jej zapytać, no ona teraz jest w Nowym Meksyku, u nich tam do siebie dopiero budzą, Janek wygra, no przecież nie będę teraz głowy zawracać, więc Dorota musi policzyć, to się zejdzie. Więc generalnie odpowiedź na to pytanie będzie pewnie w kolejnym odcinku, jeżeli nie, to ja się dowiem w międzyczasie, po prostu pod odcinkiem z Dorotą się dowiecie. Teraz ty zadajesz pytanie i odpowiedź na nie będzie w odcinku 9. Tak więc teraz, niech będzie nawet trudne. No ja dla przykładu to ten czas o tym mówię, bo Janek Bochowicz zadał pytanie, na które nikt nie zgadza odpowiedzi, ale powiedział, no to jest trudno, to nie ma nagrody. Tak? I koniec, także może być z odcinka, może być coś trudniejszego, łatwiejszego z życia prywatnego, ze sportowego, jak tylko sobie życzysz, aby było związane z tobą. Dobrze. To może tak, moi drodzy. Dorota wspomniała o kosmetykach. A ja moim takim fetyszem i moją taką jedną z głównych, co bardzo lubię i tak dalej, ile ja mam par butów? O! No bo jak gdzieś tam sobie nawet oglądacie i tak dalej, to zawsze na każdej gali te buty są zawsze inne i tak dalej. No lubię to. Może to jest przypadek z dzieciaka, że miałem tylko jedną parę butów i tą jedną parę butów kremem nie wyasmarowałem, żeby kurwa, cały czas były świecące i piękne. No to teraz mam codziennie inne, w cudzysłowie. Ale tak naprawdę moim pytaniem jest do was, moi drodzy, ile mam, możecie się pomylić o 5, ile mam par butów? Dobre pytanie. Także podobne co do tych kosmetyków, czyli rozumiem, że buty są słabością. Są wielką słabością i to jest akurat taki też mój chyba po części też fetysz, że wiesz, no jak gdzieś coś tego, to tutaj akurat jest dużo możliwości, że na te buty zostaną kupione. A to są głównie Adidasy, prawda? Ja jeszcze nie widziałem Cię w pantoflach.
Proszę? W pantoflach jeszcze Cię nie widziałem. Nie, ja nie, wiesz co, ja lubię się dobrze też ubrać i lubię mieć inną stylizację niż każdy i to tak jest, i to wiesz doskonale, że tak jest. Na galach jestem w tych dresach i tak dalej, ale to właśnie łamię tymi butami, żeby to było w ogóle wyglądało inaczej. A z drugiej strony, nawet jak garnitur, to zawsze są do tego Adidasy, nie? Także to są takie sneakersy, które gdzieś tam mogą spowodować coś fajnego i zrobić dobry design. Ale tak, to jest mój taki lekki fetysz. Dobrze, moi drodzy, no ja dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się przede wszystkim podobało. Piszcie oczywiście w komentarzach. Z tego miejsca bardzo dziękuję za tak dobry odbiór Doroty Jurkowskiej. Mam nadzieję, że ten odcinek również tak bardzo będzie Wam się podobał i tak licznie będziecie go oglądać. Jeżeli się podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że tych odcinków będzie coraz więcej. Następny dopiero w marcu albo już w marcu, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten. Artur, Robi, jeszcze raz dziękuję bardzo za poświęcony czas. No i do zobaczenia pewnie no, w niedalekiej przyszłości. Ja również i też Wam chciałbym podziękować za ten spędzony czas. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. A jedna taka jeszcze prośba, jak chcecie o coś zapytać, nie męczcie tego, piszcie do mnie na Instagramie, ja obsługuję Instagrama, odpowiem Wam, ile mam odsiedziane, ile mam jakichś innych rzeczy i tak dalej, co mam na tygi, bo tak naprawdę ja się z tym nigdy nie kryłem i fajnie, że tutaj Mariusz poruszył tą sytuację, bo tak naprawdę, wiesz, no każdy popełnia błędy, każdy błądzi w mniejszy czy większy sposób. Mam nadzieję, że mi się uda i nie trafię tam już nigdy, ale to są wyroki boskie i to może być różnie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za spędzony czas i pozdrawiam i do zobaczenia. Tak jest. Dziękuję bardzo.